Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam bardzo gorąco Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Orzeszu. Jest to się wyciszyć. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie dyrektorów szkół dzisiaj obecnych na tej sesji, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Witam bardzo serdecznie sołtysów i mieszkańców Orzesza, którzy dostali tę salę. Proszę Państwa, stwierdzam, że na stanie 15 radnych na sali w tej chwili jest 14, a zatem obrady będą prawomocne. W związku z tym otwieram 39. sesję Rady Miejskiej w Orzeszu. Przechodzimy do porządku dziennego. Protokoły z poprzedniej sesji 38 wyłożony w Biurze Rady w okresie międzysesyjnym. W statutowym terminie nie wpłynęły żadne propozycje do zmian, a zatem protokół uważam, że jest przyjęty przez aklamację. Na sekretarza dzisiejszych obrad zwyczajowo proponuję koleżankę Monikę Zielińską, czy pani Monika Brazowa. Dziękuję bardzo. Zatem mamy pani Monika Zielińska, pełniła obowiązki sekretarza dzisiejszych obrad. Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni byli za. Jesteśmy w punkcie dokonanie zmian lub uzupełnień porządku dzisiejszej sesji. Bardzo proszę. Wiem, że pan burmistrz ma wnioski. Proszę. Panie przewodniczący, wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Rzecz dotyczy zamiany z powiatem bliskim działek. W naszym przypadku dotyczy to terenu działek. Jest to droga, która łączy obecną 16 z działką numer 4-2. Chcielibyśmy przekazać tę drogę starostwu, natomiast po naszej stronie byłaby droga oznaczona numerem 4-1. I druga sytuacja, jeśli chodzi o tę zamianę, to koniec ulicy Wyzwolenia, czyli więc połączenie z ulicą. W tej sprawie były prowadzone już działania prowadzenia, jeżeli chodzi o starostwo i gminę. To jest jakby pierwszy etap przejęcia tej później przejścia cena i spróbujemy bezkosztowo te drogi zamienić. To jest projekt uchwały, jest to oświadczenie Rady Miejskiej w sprawie stanowiska dotyczącego planowanego przebiegu drogi krajowej nr 16. Szanowni Państwo, były się spotkania, jeżeli chodzi o oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, to zaopiniował pozytywnie wariant czwarty przebiegu przyszłej 16. Zaopiniował pozytywnie w stosunku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. W załączniku jest pismo, które właśnie wyjaśnia ten temat. Ja w trakcie przygotowania tego punktu też postaram się szczegółowo to wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy radni mają jakieś jeszcze wnioski? Jeżeli nie, przygotujemy wnioski pana burmistrza. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości proponuje w punkcie 13a. Kto jest za tym, aby tą uchwałę dzisiaj rozpatrywać? Proszę o podniesienie ręki. Przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden z wniosków został przyjęty. I kolejny wniosek dotyczy nie projektu uchwały, ale stanowiska w formie, stanowiska Rady Miejskiej w formie oświadczenia. Ale też myślę, że w kolejnym punkcie 13b. W tym punkcie rozpatrzenia projektu podjęcia uchwał. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. 14 jednogłośnie. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wnioski o te zostały przyjęte i będą w tych punktach rozpatrywane. Jesteśmy w punkcie interpelacje radnych. Bardzo proszę, takowe są. Pan Grodzki, proszę bardzo. Wnioski Rady Miejskiej w Orzeszu dnia 24 września 2013 roku, interpelacja dotycząca wdrożenia budżetu obywatelskiego dla miasta Orzesz.
Panie Burmistrzu, zgłasza inicjatywę powołania budżetu Rodzyńskiego dla miasta Olsztyn. Polega on na tym, że burmistrz wydziela pewną kwotę z budżetu przymiasta, o wydaniu której zadecydujemy bezpośrednio my, mieszkańcy Orzesza. Pierw będziemy mieli możliwość przygotowania i zgłoszenia propozycji zadań, a potem wskazania powszechnym głosowaniu tych pomysłów, które zostaną zrealizowane w roku 2014. Budżety takie funkcjonują już od kilku lat w wielu miastach w całym kraju i sprawdza się ich celowość powołania. Budżet obywatelski jest formą rozmowy z mieszkańcami, którzy zgłaszają swoje projekty, pokazują, czego najbardziej w mieście potrzeba. Wdrożenie budżetu obywatelskiego przyczynia się do bezpośredniego zaangażowania mieszkańców rozwoju Rzesza, realnego wpływu Rzesza na kształt wydatków budżetowych, wzmocnienia zaufania publicznego do instytucji samorządowych, zrozumienia mechanizmów budowania budżetu miasta, poprawy jakości życia małej społeczności oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Propozycje projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Rzesza może zgłosić każdy mieszkaniec lub instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa, która zasięgnie w swojej działalności projektu. Każdy z mieszkańców będzie mógł zdecydować o przeznaczeniu pewnej kwoty z budżetu miasta, zarówno zgłaszając swój projekt, jak i biorąc udział w głosowaniu. Zgłaszany projekt może dotyczyć każdej sfery życia. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju miasta i kształtowaniu przestrzeni miejskiej. To społeczność lokalna decyduje o przeznaczeniu części budżetu miasta na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Czy warto dzielić pieniądze ze swoimi mieszkańcami? Oczywiście. Po pierwsze, bo to są nasze pieniądze, nie urzędników, radnych, ani burmistrza, lecz mieszkańców. Po drugie, bo to mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego ich potrzeba. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze interpelacje? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Wnioski i zapytania. Pozwolę sobie pierwszy zabrać głos. Panie burmistrzu, minęło już pół roku, bo sprawa jest z marca, kiedy zwróciłem się do pana burmistrza w sprawie sprzedaży budynków z ulicy Ełckiej 6. Otrzymałem odpowiedź dość lakoniczną, która właściwie nic nie wnosi, natomiast tłumaczyła pewne procedury. I chciałbym zapytać, co od tego czasu się zmieniło, bo mija pół roku. To jest takie zdanie ujęte w odpowiedzi, że aktualnie gmina oczekuje na uprawomocnienie się kolejnych postanowień wydanych w dniach 6 marca i 12 marca. Co od tego czasu się zmieniło w temacie? Bo ja też temat będę drążył, bo ludziom nie idzie na odwrót. Wręcz przeciwnie, mieszkają tam starsi ludzie, którzy by chcieli swoje prawa własności uregulować jeszcze przed odejściem. I ja ich doskonale rozumiem. Także sprawa jest pilna, nagła i bym chciał w tym temacie usłyszeć, co jest nowego. Przepraszam, rynek sześć. No ale z tego wynika, że Państwo wiecie, o co mi chodziło, także temat nie jest obcy. Przepraszam, rynek 6. Chciałbym usłyszeć na ten temat, jakie są działania w tym kierunku poczynione i co nowego w temacie się zmieniło. Dziękuję bardzo i zapraszam do udziału we wnioskach, w zapytaniach, proszę bardzo. Pan Sołtys, proszę bardzo. Ja mam jedno pytanie. Sprawa oświetlenia, tam potrzebne szlaki. Ja już kiedyś poznałem powiedzieć, czy paradoksy, i miałem zrobiony projekt. Ja miałem przyjęcie, tak. Te projekty prawdopodobnie nie da nic się zrobić. I ja nie mogę teraz na tym zadać tego projektu, ja nie mogę stanowić tego Burmistrza Przewodzkiego, czy nie wiem, czy przeznaczyć na taki plan, czy taki rzeczy. No, mijały przecież cele, bo tak jak się zrobiono właśnie w celu. Wiem, że tam było ujęte, że to jest jak to, że to jest nie, także tam miał być projekt robiony, ale czy został zrobiony, jeszcze nie mam pojęcia. Dziękuję. Proszę. A są gdzieś tam na końcu? Rostki, proszę bardzo. Rumacki. Spodziewałem się. Ja wiem, też mogę zbiegać, jak już pan ma. Mam odpowiedź przygotowaną, ale są trzy punkty oczywiście. Dziękuję. Proszę bardzo, pani. Ja chciałam podziękować w imieniu naszych mieszkańców za wybudowanie świetlicy dla pana radnego, dla pana burmistrza oraz dla całej rady. Popadła
wniosek na budowę w budżecie, a także dla pracowników gminy, którzy zajmowali się pisaniem wniosków o dofinansowanie, a także dla operatorów inwestycji, która tą budową się zajmowała. No, świetlica jeszcze nie jest oddana, ale mam nadzieję, że na dniach będzie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra wiadomość. Myślę, że na otwarciu będziemy. Każdy z własnym koszykiem, żeby nie obciążyć budżetu. I sołectwa. Także miło to słyszeć. Pani radna, proszę bardzo. Panie burmistrzu, przepiękny rynek pięć, tam taka reklama paskudna jest. Właściwie różnej reklamy nie ma. A później robić tam tym wizerunkiem może trzeba, bo po prostu zdjęcie. Zresztą nie tylko w tym miejscu, bo to nic, ale rada zgłasza i jeżeli to nie nasze, to przynajmniej czas to musi może uważać. Dziękuję bardzo. Pan radny Grodzki, proszę. Ja jeszcze takie mam też zapytanie do pana burmistrza, bo to jest 22 czerwca były letnie igrzyska samorządowe w Białej. Usłyszałem, że tylko pan burmistrz sam w nich uczestniczył, że więcej tu nie było. Co tutaj się dzieje, panie burmistrzu? Nie ma żadnej reprezentacji, którą pojechałem, żeby walczyć. Pamiętam kiedyś, jak takie igrzyska się odbywały. Jechała spora grupa osób, a nie miejsce zajmowali. Teraz coś się tutaj źle dzieje. Chciałbym wiedzieć, co tam, co właściwie jest pan burmistrzu. Pan radny, tak, proszę. Taką sprawę, ostatnio z radnym wiejskim, co właśnie Kundówka, tak, zgłosiłem taki wniosek, żeby przenieść tablicę uboczeń z miejsca dotychczasowego po ulicę Strażnicy, Świetlicy Wiejskiej. Miejsca tutaj bardziej dostępne i bardzo też tam mogę czytać, znajdę na tablicę, tam widzi ona swoich profesorach, nie mało tam zaglądać. Pan Kroszyński, proszę. Panie Przewodniczący, panie, widzę, że przenieśliście państwo na WIP-ie ogłoszenie przetargu na wykonanie izolacji budynków tam na ulicy 28. Moje pytanie, czy te procedury przetargowe umożliwią wykonanie tej inwestycji jeszcze w tym roku? Mam powiedzieć, że nie czytałem dokładnie tego ogłoszenia. Jest jedna rzecz, a druga nie wiem, czy jest do pana ogródka, że tak powiem. No, ja tam się rzadko odzywam w tych kwestiach tych dróg, ale powiem szczerze, że po ulicy Wyzwolenia to się nie da jechać, już absolutnie. Jeśli można prosić jakąkolwiek interwencję tutaj już wspólnie państwo, czy coś, to chyba trudna jest ta sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Zielińska, proszę. Ja też mam prośbę, żeby może puścić różne te pocerowe dziury tu na tej drodze takiej dojazdowej na rynek od strony Cierniaka. Jest, jak też przepadały, jest po prostu błoto, mieszkańcy idą na rynek, są oklapani, nie ma jak przejechać po prostu. Pani Kierma. Panie burmistrzu, na ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji zgłaszałam, że problem odnośnie boiska produkcyjnego i stojącej wody na wewnątrz wieży ochronnej. Czy już są jakieś rozmowy z inwestorem na temat odbioru tego boiska drenażu w miejscu? Bo w dalszym ciągu woda stoi i tak jak wygląda ten trawnik, jak poleczą. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna, proszę. Dotycząca ulicy Kanałowej i oświetlenia. Tam tutaj szczególnie na samym początku ciemno jest bardzo i świeci się w ogóle ta lampa. A potem też już nie bywa, potem te kolejne. Przy tych tematach poprosimy panią, żeby może przedstawił w ogóle na temat oświetlenia działania w gminie, bo widzę, że są chyba w ogóle wyłączane lampy na wielu ulicach i drogę wyjazdową. Nie jest na posiadanie, nie jest takich przypadków, chyba to są jakieś działania, żebyśmy prosili jakieś informacje na ten temat. Oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem tych konkretnych pytań, które dzisiaj padają. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytanie? Pan Król, proszę. Panie Przewodniczący, od lat wynikających problem na posesję pana Brzozowskiego zalewają wody deszczowe z drogi powiatowej. Oni tam wody deszczą sobie wyżej, ale mimo z tym nie radzi sobie. Coraz ulewa ma staw na podwórko, przychodzi, że nie ma kogo, tam nikt nie chce wysłuchać. Ja bym prosił, żeby to zanotować i sprawdzić to w terenie, tam porozmawiać z tym
jak to wygląda. Bo już tam też sobie podnieśli, ale rzeczywiście jak wie, albo te deszczówki, dzięki deszczowi nie są w stanie wprowadzić tej wody, bo z lewej, z prawej, wszystko właśnie naprzeciw jego posesji jest, tam są te studzieki, ale nie pobierają tej wody na tyle, jak mocno ulewa z tych górki tam po Cikowskiego i z drugiej strony roczka tej wody się nadbiera, także już normalnie jest to starsza osoba i Jakiś taki numer w budynku apartamentu? Proszę? Tam jest taki numer w budynku apartamentu? A to jest koło tego drewnianego domu. O, ale po stronie zresztą. Nie, pan przewodniczący wie, to jest koło pensjonatu Cichockiego na dole w tym takim. W tej miejscu. Dobra, nie wiem. Ktoś jeszcze może, pan radny być, proszę. Panie burmistrzu, ja. Zobowiązałem się zadać takie trudne pytania, no bo czasami trzeba zadawać pytania trudne. Dotarła do mnie taka informacja, chciałbym ją wyjaśnić u źródła, nie wiem, czy to gdzieś to żywo na forach internetowych, czy jakieś tam gazetach i tak dalej. Postaram się zadać się dość precyzyjnie. Panie burmistrzu, czy prawdą jest, że nie przyjął pan pana wicestarosty i dyrektora biura LGD, którzy chcieli rozmawiać z panem o kanale oraz ulicy Wyzwolenia, ponieważ jechał pan na jazdę trudny? Takie informacje zostały, niby się skarżyli na pana działalność. Postaram się to wyjaśnić. Nie będę czekał, będą to wyjaśniały media, co to oskarża. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze są pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo państwu. Przechodzimy do kolejnego punktu, jesteśmy w części sprawozdawczej. Poproszę pana burmistrza o informację z pracy między sesjami. Pan radny Myka ma jeszcze, proszę. Ja mam taki wniosek formalny, żeby pan burmistrz zostawił swoje, że tak powiem, najważniejsze sprawy, a sprzed działania referatu zostały w pani burmistrzem. Dziękuję. Szanowni państwo, informacja to skąd 7. Proszę o ciszę państwa. Mam zawsze ktoś prosi o głośnik. Nie, bo jest na tak. Nic nie jest. No to może bliżej państwa. Szanowni państwo, też zrobię rozmowę z tego przerwy. Spotkamy konsultacje uczestności z moim udziałem 29 sierpnia. Spotkanie w Urzędzie Miejskim z panem Krzysztofem Nowy z organizacji filmu popularnego pod Bogowie. Ten film jest przykręcony w rękach naszej gminy. 2 września udział w rozpoczęciu roku szkolnego w zespole szkolnym w Ruce. 3 września spotkanie z generałem Wielkiej Brygady Zorganizowanej, panem Sławomirem Kowalskim oraz generałem 16 Pomorskiej Dywizji Zorganizowanej. Podgląd pana Leszkiem Surawskim jest nowy dowódca Dywizji i stan obecny w Urzędzie Miejskim po Rzeszowie. 4 września udział w posiedzeniu zarządu oddziału powiatowego zarządów ochotniczych straży pożarnych w Piszu. 5 września udział w święcie jednostki w domowie Piskim. 6 września obecność na międzynarodowych ćwiczeniach strażaków w Szkole Podstawowej w Rzeszu. Przypomnę, że bardzo projekt współpracy transgranicznej. 8 września obecność podczas drużynek w miejscowości Osada. 11 spotkanie z dyrektorem ZEC-u w Urzędzie Miejskim. 13 września odbiór zakończenia robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Podojach. 13 września podpisanie wniosku w Mazurskiej Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Giżyckich w sprawie koncepcji rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a kanałem Augustowskim na obszarze Województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Etap pierwszy. Przypomnę, że jesteśmy liderem tego projektu. 14 września obecność na Pistynie Wiejskiej miejscowości Grozdowo. 15 września również do samego dnia Szczytów, kolejnego dnia w Szczytówku.
15 września również obecność na wspólnotowych zawodach wędkarskich na plaży miejskiej w Orzeszu. 16 września udział w posiedzeniu zarządu powiatu miejskiego, starostwo powiatowe w Kiszu. 17 września udział w spotkaniu w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 16 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Krajowej w Warszawie. 18 września udział w posiedzeniu Komisji Olimpijskiej w Kiszu. 18 września również udział w posiedzeniu Mazurskiego Związku Międzynarodowego z Gospodarką Odpadami w Giżycku. 20 września udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Piszu. 21 września udział w zebraniu miejskim w miejscowości Gołdynki w sprawie Funduszu Sołowskiego na 2014. Tak samo 21 września, jeżeli chodzi o miejscowość Nowe Góry i 23 września miejscowości Odoje. Dziękuję. Przedstawię Państwu informację prac Rady między sesjami. 6 sierpnia pożegnaliśmy kolegę radnego Jurka Kozielę. Był radnym pierwszej kadencji w latach 90-94. Uznanego i lubianego pedagoga, wychowawcy, instruktora muzyki o niezwykle ciepłym i sympatycznym usposobieniu, a przede wszystkim dobrego człowieka. 31 sierpnia radni Mata i Mikucka osobiście wzięliśmy udział w kończącym sezon studiów krajowych na trasie Ogródek Orzysz zorganizowany przez LGD Mazurskie Morze. 1 września o godzinie 4.45, podkreślam, 4.45, grupa 5 radnych, który przewodniczył przewodniczący klubu radnych samorząd Adam Myka, dla upamiętnienia 74. rocznicy II wojny światowej, zapaliła znicz pod pomnikiem 1920. 2 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Na uroczystościach Rady Miejskiej reprezentowali Adam Myka w gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Orzeszu i koleżanka Aldona Matej w szkole podstawowej majora Henryka Strackiego w Orzeszu. 3 września w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, tak burmistrz wspominał, z generałami, z generałem dywizji panem Zorawskim i generałem brygady panem Kowalskim. Rozmowy dotyczyły współpracy wojska z samorządem. 5 września wziąłem udział w uroczystych obchodach święta jednostki w Bemowie Piskim. 8 września odbyły się obchody dożyny gminy w Koszach Osadzie. Radni licznie uczestniczyli w uroczystościach, które tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą polową w intencji rolników i ich rodzin. 17 września, tym razem o godzinie 17.45, radni, którym również przewodniczył kolega Adam Mykta, zapalił znicz pod pomnikiem 1920 dla upamiętnienia ofiar napaści ZSRR na Polskę w 1939 roku. Datę warto pamiętać, przekazywać kolejnym pokoleniom. 18 września kolega Adam Mykta wziął udział w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Mazurskiego Gospodarki Odpadami w Giżycku. Jak sam określił, tematem najżywiej dyskutowany było oczywiście wdrażanie i funkcjonowanie systemu odbioru odpadów stałych. I również 18 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady. Wszystkie komisje na wrześniowe posiedzenia zaproponowały temat o dowożeniu uczniów do szkół w aspekcie zagadnień finansowych i organizacyjnych. A ponadto analizowano materiały na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Orzeszu. Dziękuję bardzo. Tyle informacji z mojej strony. Kolega Kościński, czy mówię informacji? Dobrze, to przechodzimy do już części zasadniczej. I proszę Państwa, w planie pracy Rada Miejska na miesiąc wrzesień przewidziała i zaplanowała takie tematy. Zawsze we wrześniu omawiamy sprawy związane z oświatą w gminie. Jest to ważny temat, jako że prawie 50% dochodów gminy jest wydatkowane na oświatę. I dobrze, i też i za dużo.
bo troszeczkę za mało mamy dofinansowania ze Skarbu Państwa na ten cel, a jednak oświata jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju gminy. Ale w tym roku chcieliśmy skupić się na takich tematach jak analiza demograficzna. I tak byśmy chcieli porównać ten problem, tak biorąc pod uwagę od roku 2010 do chwili obecnej. Ja tu zaznaczyłem, że przewidywania, czyli perspektywa do 2016 roku, aczkolwiek widzę w materiałach, że udało się ująć nawet do roku 2018 i to bardzo dobrze. Także mamy takie szersze spektrum tego tematu. I drugi temat związany jakkolwiek z dziećmi jest to temat związany z przedszkolem. Ja sobie zaproponowałem taki temat, który radny popadł, że chcieliśmy usłyszeć informację o realnej ofercie przedszkola, a oczekiwaniach mieszkańców. I o tej realnej bardzo szeroko pani dyrektor nam to opisała, bardzo dobrze. Dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze telefonicznie. Pani zapytała fajnie, czy to ma być przedstawiony koncert życzeń. No poniekąd tak, no chcemy się dowiedzieć, czego ludzie, czego mieszkańcy oczekują, żebyśmy wiedzieli, z jakim problemem mamy się zderzyć, mamy się spotkać. Dlatego może to troszeczkę taki abstrakcyjny temat, to niemniej jednak ważny dla naszych mieszkańców. I też jako radni byśmy chcieli o tym usłyszeć. Także panie burmistrzu, dla pana przekazuję głos, czy ewentualne poprowadzenie, kogo pan wyznacza do informacji. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, Państwo radni otrzymali w materiałach Pan Komisji Demografii i Skalę Powodaczu. Starałam się przedstawić od roku szkolnego. Dane brała z Referatu Spraw Obywatelskich, a także z takiego systemu informacji oświatowej, który jest sporządzany 3 razy w roku. Jest stan na 10 września, stan na 30 września, a także na 15 marca. Jeżeli chodzi o nas, organ prowadzący, nas najbardziej interesuje stan na 30 września, gdyż w systemie tej informacji oświatowej, wykazując dzieci ze szkół, jest to podstawą do naliczania subwencji oświatowej. Tak jak Państwo zauważyli, od 2009 roku, rok szkolny 2009-2010, było to na poziomie 1045 uczniów. Stan na 2018 rok będzie to 903 uczniów. I tak, jesteśmy przy roku szkolnym 2013-2014. Jest to 906 uczniów w skali naszych tutaj gminy, którzy uczestniczą do szkoły, do szkół podstawowych i gimnazjów, i na których naliczana jest subwencja oświatowa. Jak Państwo radni dostali tam tabelę, jak to się przedstawia w poszczególnych szkołach. Tak więc Państwo są w tej szkole, tak? Nie. To mogę przedstawić się kolejną naszą szkołę, jeśli Państwa to interesuje, albo jak to, to Państwo nie będą mogli zadawać pytania. Tak na przykład, jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Orzyszu, od 2010 roku zaczynamy na 490 uczniach, kończymy 18 rok na 493. Nie ma tutaj takich aż gwałtownych spadków. 2012-13-14 to jest ten okres, gdzie największe odnotowujemy spadki w szkołach podstawowych i ten niż później idzie do gimnazjum. Więc no najpierw obsługujemy się gimnazjum, gdyż zaczynamy od 339 uczniów, a rok szkolny 2015-16-17 jest od 255-250 uczniów. To jest bardzo dużo, to jest jeden cały oddział. Jeżeli chodzi na przykład o zespół szkół w Dąbrówce tutaj, to jeżeli chodzi o szkoły wiejskie w ogóle, to tak, to zaczynamy na przykład od 56 w 2010 roku i praktycznie do 59, 59, 59, 60, 61, 60, 62, 59, więc tutaj szkoły wiejskie, jeżeli chodzi o podstawówki, to są na tym samym poziomie, bo tam waha się liczba 2, 3, góra 4 też. Jeżeli gorzej jest, to jest gimnazjum też.
zaczynać w zespole szkół domowych, bo zaczynaliśmy od 53 uczniów, a skończymy na 29. To jest naprawdę bardzo duży skok i to są pieniążki. Dla nas, dla naszej gminy, za planu prowadzącego, za każdym uczniem idzie pieniądz, więc... Więc jak mają Państwo poradki, muszę jakieś zapytania, jeżeli chodzi o tą analizę, tutaj no, postarałam się przedstawić tak, jak to będzie wyglądało na danym etapie edukacyjnym. Proszę bardzo, Pani Księgierzcia ma przerwę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak, można zadawać Pani pełnomocnik. Zastanawiam się, jak to się dzieje, że na przykład szkoła podstawowa w Orzyszu ma cały czas jakby stało tą liczbę, no bo powiedzmy jest to 466, 453. Natomiast gimnazjum tak bardzo maleje to wszystko. Przecież te dzieci przychodzą do gimnazjum. Ja tego nie rozumiem. Z czego wynika taki duży skok, że w gimnazjum w 2011 339, a w prognozach 2017-2018 251, a więc ze 138 punktów. Nie wiem, czy Pani Panówka zwróciła uwagę na te takie przeliczenia klasowe, na skali ten mistrz, która jest zaliczona. Bo nie na te, bo tu są takie tabelki, gdzie jest szkoła podstawowa Rodnika w Orzyszu i jest później gimnazjum. I tam jest właśnie latami szkolnymi, gdzie i 2000 na przykład 2014-2015 tam na przykładzie, prawda? To jest szósta klasa. To jest na stronie trzeciej. To może ja to w ten sposób. Znaczy, ja mogę do tego zupełnie, mówiąc tak obrazowo, więcej jest dzieci młodszych niż tych, które w kolejnych latach będą kończyły szóstą klasę, bo one przechodzą do gimnazjum. A łączna liczba uczniów w szkole podstawowej jest taka sama, bo te roczniki klasy zerowe, pierwsze, drugie, trzecie są bardziej liczne. Natomiast dzieci kończące szóstą klasę, jak właśnie na tych tabelach, że czwarta, piąta, szósta klasa, gdzie jest ten mistrz, który to jest ten mistrz, tak, najmniejszy. Już z podstawówki wychodzi, ten mistrz idzie za kilka lat z naszego gimnazjum, będzie więcej, bo będą po prostu przychodzimy te dzieci młodsze, z pierwszej, drugiej, trzeciej klasy. Czyli gdybyśmy wytworzyli te lata, wskaźnik by troszeczkę wyglądał inaczej. Czekaj, może jeszcze raz zobaczymy. Proszę bardzo. Jeszcze pytanie, czy Pan Sołtys, oprócz wygaszenia świata, ma jakieś inne propozycje, żeby ten problem rozwiązać w gminie? Ale nie, dwa lata w jednej klasie. Ale wiemy, że doświadczenie Pana Sołtysa jest wystarczające, żeby takie tezy formułować. Dziękuję bardzo. My tutaj mówię, dyrektorze wiedzą, że mają prowadzić taką politykę kadrową, żeby nie wzrastała liczba nauczycieli. Bo może to się skończyć tak, że po prostu później będzie trzeba te umowy wypowiadać z wami. To na dzień dzisiejszy jest. Pani pełnomocnik, my tu mówimy o problemie demografii, jak to wpływa na ilość uczniów w naszych szkołach. Natomiast czy mamy jakąś wiedzę na temat ilości uczniów wyjeżdżających nawet do gimnazjów sąsiednich miast? Gimnazja? Po imieniu gimnazjum. Wysoki poziom jest, wyniki jednostkowe, gimnazjalne są bardzo wysokie, więc myślę, że dlatego też rodzice decydują się ustawiać gimnazjalne dzieci. Może ja powiem, jeżeli chodzi o ten rok, to żadne z rodziców, które by zadecydowało o wyborze innego gimnazjum, nie zgłosiło nam takiego wniosku. Mamy dziewczynkę, która przyszła do nas z innego gimnazjum w związku z tym, że rodzice się tutaj przeprowadzili. Więc to jest tak, nie ma tak, że ktoś sobie wybiera, bo nie znajdujemy dziecka. Przychodzą do nas. Czyli to co zostanie w migracji rodziców, rodzin całych i rozumiem. Bo problem wiadomo, że to rozwija się w szkołach już średnio. Tak, już to jest już średnio. Jeżeli chodzi o nasze gimnazjum, to jeżeli by było miejsce, to myślę, że nawet z innych przyszli bez domowa. Zapraszam, jest to forma debaty, bardzo proszę również Państwa z sali, ale również proszę i o głos dyrektorów obecnych.
jako że w tej materii mają najwięcej doświadczenia i wiedzy i myślę, że mogą się tam czymś podzielić. Bardzo proszę, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani dyrektor, bardzo proszę. Ja chciałabym powiedzieć, że rozumiem i zdaję sobie sprawę, że ten niż demograficzny się zbliża i do nas już małymi krokami dochodzi. Ale i rozumiem, że to ciągnie za sobą mniej pieniędzy na szkoły, ale to też pozwala nam stworzyć trochę mniej liczne klasy, co pozwala łatwiej pracować i osiągać lepsze wyniki. W klasach do tej pory, gdy mieliśmy 30 uczniów, proszę mi wierzyć, to są osoby w wieku no, bardzo takim burzliwym. Łatwiej jest pracować z grupą 24 uczniów, rewelacyjnie 20 czy 22, a nie z 30 gimnazjalistów, szczególnie chłopców, którzy mają bardzo różne pomysły i nie zawsze każdemu chce się uczyć. Więc rozumiem, że to rodzi koszty, ale dla nas nauczycieli jest łatwiej pracować, gdy są nieliczne klasy. Chciałabym, żeby o tym pamiętać, że tak bardzo liczne klasy są dla nas no, trudnym takim przypadkiem. Trzeba pracować, bo mamy swoją pracę w większości tak naprawdę jest, ale jest znacznie łatwiej i przyjemniej pracować z grupą nieliczną. Można dotrzeć do każdego, można każdego sprawdzić. Jest znacznie łatwiej poznać każde dziecko. Więc prosiłabym to też mieć na uwadze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Otrzymaliście też Państwo przygotowane przez Panią Skarbnik takie zestawienie procentowego udziału subwencji oświatowej w wydatkach oświatowych. Tutaj no, aż tak kolosalnych różnic pomimo tej malejącej liczby dzieci nie ma, dlatego że rośnie wartość bonu oświatowego na jednego ucznia. Natomiast no, już widać tak właśnie w 2013 roku, że udział subwencji to jest tylko 48,40%. Pomimo wysokości zwiększenia tego bonu, no jednak nasz wkład w utrzymanie szkół rośnie, bo na przykład pamiętam gimnazjum, jak zaczynaliśmy pracę, to było około 500 uczniów. W tej chwili, jak będzie 250 budynek, tak samo trzeba ogrzać, doświetlić, wszystkie media zapłacić plus utrzymanie pracowników, no a liczba dzieci zmalała dwukrotnie. Także no, no jest to taka sytuacja trudna, tym bardziej, że no, jak patrzymy tutaj na tę demografię, no w tych szkołach mniejszych też ta liczba dzieci ma. Bardzo dobrze. Pani Burmistrz, że podjęła ten temat, bo nie ukrywajmy, dla nas na Rady informacja o demografii, problemie demograficznym w gminie, nie tylko w naszej, ale wszędzie jak słyszymy, no skutkuje kosztami finansowymi i utrzymaniem tych placówek oświatowych. I tutaj stąd moje będzie pytanie, czy w związku z tym, Panie Burmistrzu, są jakieś przymiarki do jakichś rozwiązań, do decyzji, które zmienią właśnie placówek oświatowych w gminie Orzysz? Proszę się takimi tematami również za mnie podzielić. Szanowni Państwo, temat jest trudny. Ja przypominam początek kadencji, kiedy zrobiliśmy spotkanie otwarte praktycznie w tym temacie. Szukaliśmy oszczędności, możliwości zmniejszenia tych naszych kosztów. Temat bez wątpienia istnieje. Temat bez wątpienia istnieje. Ja nie podzielę się dzisiaj oficjalnie tym, co temat myślę, ale myślę, że Szanowni Państwo, w najbliższym terminie, roku, dwóch, trzeba do tego tematu będzie podejść w sposób zdecydowany i naprawdę, który będzie realnie mógł ocenić jakby nasz wkład, jeżeli chodzi o wydatki na świat. Temat jest duży, proszę mnie jednak nie prowokować do odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że to jest odpowiedź, kwestia, do której musimy podejść. Myślę, że jeszcze na obecnym etapie ta równowaga taka istnieje, ale w najbliższych latach, czy takich prognozach demograficznych, trzeba będzie pewne kroki w tym temacie robić. Proszę nie uważać mojego pytania za prowokacyjne. Jest to pytanie, które dotyczy nas, radnych, które będą pewnie współdecydować w formie uchwał w poszczególnych tematach,
ale przede wszystkim dotyczy to mieszkańców, rodziców, dzieci. I temat musi dojrzewać, a nie chcemy być nimi zaskakiwani. Ale oczywiście przyjmuję Pana informację. Proszę bardzo, Pani Radna Matkowska, proszę bardzo. W związku z tym, że jest coraz mniej tych uczni, są niższe subwencje, to czy szkoły w jakiś sposób próbują, starają się o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz? Zdecydowanie tak, ale w tym zakresie. Tak musimy ponosić po naszej stronie wydatki gminy, a po stronie państwa subwencja oświatowa. Natomiast wszystkie inne działania, wszystkie inne projekty, oczywiście jest działanie wszystkich jednostek. Mamy taką świadomość, zarówno w gimnazjum pozyskuje się środki zewnętrzne, jak w szkole podstawowej, jak i w przedszkolu. Tutaj również, szanowni Państwo, nie można zapomnieć o sponsora, których też poszczególne placówki pozyskują. No i podobna sytuacja ma miejsce w Dąbrówce i Kukarka. Ale od pewnych kosztów po prostu nie uciekniemy. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Grodzki. Panie Burmistrzu, a może byśmy stworzyli jakąś politykę naszą prorodzinną, żeby pomóc dla, znaczy jakaś zachęcić młode małżeństwa, nie wiem, sami przyczynić się do tego, żeby więcej dzieci się urodziło. To jest najważniejsze, bo czy my tam będziemy mieli wnioski na oświatę, czy nie będzie, no to to jest dużo, żeby są dzieci potrzebne po to, żeby te szkoły się zapewniły. Może byśmy tutaj jakąś politykę zrobić. Ja wiem, że pieniędzy nie ma, że jest mało, ale może by tutaj kierunku jakoś. Politykę stworzyć, musimy się porozmawiać, może mogą zrobić. Coraz częściej się proszę Państwa, ja nie chciałbym, żebyśmy się przeprowadzali na temat skandynawskiego świata, bo wokół temu to zmierza. Myślę, że temat, o którym rozmawiałem, dotyczy całego kraju, nie tylko naszego, właśnie naszej gminy. Myślę, że wszelakie pomysły, żeby takowe są, jeżeli one są zasadne, to trzeba rozważyć. Natomiast pojęcie szerokie, polityka rodzinna, to wydaje mi się, że wymaga sprecyzowania postulatów. No, takie ruchy są poczynione w kraju, z tym, że ja nie do końca, znaczy skuteczność wierzę, tylko my w gminach zastępujemy rolę państwa, rolę Skarbu Państwa, urzędów centralnych, które są za to odpowiedzialne, które ustawami są zobligowane do realizowania swoich zadań. Są niewydajne, niewydolne i gminy to występują. Podobnie jak jest i w służbie zdrowia, podobnie się dzieje w oświacie i w wielu innych gałęziach. Również proponuje się gminom dofinansowanie przejazdów kolejowych, żeby przewrócić niektóre kursy i tak dalej, można to powielać. No i pewnie ci, którzy są odpowiedzialni bezpośrednio za te zadania, no czują się happy, bo ktoś za nich to robi. Proszę bardzo, Pani Pełnomocnik. Proszę Państwa, ja z tego miejsca naprawdę chciałabym bardzo podziękować tym moim dyrektorom, którzy pomimo tego, że są duże nakłady na oświatę, z każdej strony starają się pozyskiwać sponsorów. Przykład gimnazjum na przykład. Przykład która zrobiła sponsora na pracownię językową, na drobne remonty. Jak nie drzwiami, to oknem będzie, uwierzcie mi Państwo. Pan Bogdan, organizacja obozu sportowego, gdzie duże pieniążki na remonty szkoły wpłynęły do podstawówki. Pani Mirosława Majeska, która nie ma jej dzisiaj, bo jest na szkoleniu, która w całej wakacji chodzi, dogląda schroniska młodzieżowego i duże pieniążki z tego są przekazywane na zakup mebli, na drobne remonty. To jest Pani Bożena Stankiewicz. To samo, malowanie amfiteatru, czy żłobka. Stara się też, będzie wszędzie, wyprosi, czy farby, czy będzie jakieś inne materiały. Czy teraz Pani Aneta Epatyńska. Uwierzcie mi Państwo, że dzięki nim naprawdę te nasze szkoły wyglądają bardzo dobrze. Wystarczy wejść po wakacjach do gimnazjum, do podstawówki. Wczoraj byliśmy z Panią Burmistrz w przedszkolu. Nowe posadzki, wykładziny. Naprawdę zapraszam. I ja z tej strony dziękuję Panu za ten wkład. Przyłączamy się do podziękowań, ufamy i wierzymy, że tak jest. Nie jest to tematem dzisiejszej debaty, ale jesteśmy również zadowoleni z wyników
ciągle rosnących. Pamiętam jeszcze o tych wynikach, mówiliśmy 3 lata temu o niepokojących takich wskaźnikach. Już w ubiegłym roku wiemy, że było lepiej i ciągle ten stan się poprawia. Także to też jest takim wskaźnikiem pracy w tych placówkach. Pani burmistrz, proszę. Jeśli jeszcze mogę, to też chciałam zwrócić uwagę, że od 3 lat, czy od 2 lat, właściwie tak już fizycznie to odbiera, bardzo wzrosły oszczędności w dowożeniu. Tak, żeśmy po prostu zorganizowali tutaj cały proces dowożenia, że 30 kilka tysięcy miesięcznie oszczędzamy na dowożeniu. Po pierwsze na ułożeniu harmonogramu dowożenia w odpowiedni sposób, po drugie taki bardzo skrupulatny nadzór prowadzimy nad przewoźnikiem, żeby nam tam nie doliczało tych kilometrów niepotrzebnie. Także to też jest bardzo ważne, przy czym zgodnie tutaj z wcześniejszymi naszymi ustaleniami dzieci są dowożone, ale są na zajęcia dodatkowe, ale tylko tak, że tak powiem, wypracowaliśmy tutaj model, na które zajęcia, na jakie wyjazdy dodatkowe, żeby też nie przesadzać, bo tych wyjazdów bywało bardzo dużo. Pamiętam, w którymś miesiącu 15 tysięcy to były same te właśnie wyjazdy na jakieś tam piwaki, na dodatkowe zajęcia. Kolejna sprawa, tu też dyrektorzy stanęli na wysokości zadania, jeśli chodzi o podziały na grupy językowe, grupy WF-u, grupy na informatykę. Też żeśmy pewne, że tak powiem, sprawy doprowadzili do zgodnego z przepisami, ale tak normowali, uporządkowali, żeby te oszczędności były. I pamiętam, że też nam tam wychodziło w pierwszym roku bodajże ponad 200 tysięcy rocznie takich oszczędności właśnie wprowadzając te podziały na grupy do nie takiej, czyli nie było takiej dowolności. Także tutaj pani pełnomocnik i tu wszyscy dyrektorzy robią co mogą, żeby te oszczędności były, ale na pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, bo zwróćcie Państwo uwagę, w gimnazjum tą grupę docelowo 29 uczniów. 29, i to są 3 klasy, pierwsza, druga, trzecia. We 29 uczniów to jest 1 klasa w gimnazjum w Rzeszu. 1 klasa w gimnazjum w Rzeszu, a tu są 3 klasy. No, trudna sprawa, bo mamy piękne szkoły, pięknie wyremontowane, pięknie te miejskie szkoły wyposażone. No, to jest to właśnie problem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać w temacie szkół, tematów około tych ilości dzieci? Zabrać głos, bardzo proszę. Pan Sołtys-Kus, proszę. Ja chciałem taką uwagę zwrócić, bo przypuśćmy w innych krajach, to dzieci tak otoczkę mają, to jest bałam, byśmy w Norwegii. Ktoś ma jak więcej jak 5 dzieci, to naprawdę w luksusie żyje, nie? Bo u nas przypuśćmy, jak ktoś ma 5 dzieci, to jest bieda. Tak samo przypuśćmy w Belgii. Tam ludzie dobrze stoją, a przypuśćmy podręczniki, wszystko do szkoły mają darmowe. Tak samo opieka lekarska w Polsce, to widzimy po dzieciach, nie? Te dzieci są zaniedbane, nie po prostu tak aż bardzo się nie interesuje dzieci. Później jak już kończy szkołę, jakoś tam wyszło czy coś, to nie ma do kogo się zwrócić, żeby ktoś przytrzymał tego dzieciaka, tylko wszyscy szukają za granicy, nie? Bo lepiej się zarabia, lepiej opieka, wszystko. No tak, podejmowane... Od domu, nie? Od tak. Naszej gminy, żeby przypuśćmy jakoś to zrobić, żeby tego przytrzymać tutaj, nie? Panie Sołtysie, no to są rozwiązania systemowe niestety. To no tak, ja wiem, ale przyszły wyżej. Też można troszeczkę przypuszczać, jak można. Dwoje dzieci, 5 i jest biedniejsza rodzina, no to te chociażby do szkoły wszystko kupić, ja mówię, to wiadomo, że... Porusza Pan w ogóle temat opieki socjalnej w naszym kraju. W każdym rzędzie polityki prorodzinnej i niestety w Europie jesteśmy outsiderami. Czyli tam zamykamy w każdym temacie wszystkie te tematy. Chodzi o to, że chociaż Kaczowski pomógł, tutaj się go dzieli, że się dbało, żeby nie uciekali. No czyli wspiera Pan głos Pana Grodzkiego w tym temacie, w porządku do niego powrócimy. Pani Żmuda, bardzo proszę. Właśnie zostałam odwołana do odpowiedzi, bo Pani Burmistrz mówi, że w naszej szkole jest mało dzieci. Ja wiem, my wszyscy wiemy, że ich jest mało. Tylko musimy sobie zdawać sprawę, że w tej chwili w klasie
chyba zarówce pierwszej jest po 14 osób, także ten wyższy trochę zaczyna, będzie zaczynany. Nie chodzi o to, żebyśmy w tej chwili to tak patrzyli, bo jak zabierzemy taki nazwę do wyższa, a za 3 lata co? Jak ten wyższy będzie? Także jakoś tak... Się postarajcie, jak jest to ten wyższy. Żeby sztuka zabrać tę szkołę, to trzeba się utrzymać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tymi głosami chciałbym zamknąć może temat już o problemie demograficznym i jak to ma wpływ na pozostałe elementy w oświacie. Chcę przejść do przedszkola i autentycznie bardzo proszę Panie Burmistrzu, czy Pani Dyrektor, czy Pani Pełnomocnik o przedstawienie informacji na ten temat, chociaż tak jak powiedziałem, tutaj nie ma, nie zauważyłem przynajmniej tych potrzeb mieszkańców, ale Pani Metro jest przygotowana. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Ja chciałam na wstępie powiedzieć, że Radio Trzymania na Zabiałku, zapoznam się z nimi. Jest to taka oferta, którą mogliśmy przedstawić na stronie internetowej, tak, zachęcająca do zapisywania dzieci na nasze przedszkole. Nie mamy konkurencji, jesteśmy jedyną placówką tego typu w Orzeszu. W związku z tym, jak to w cudzysłowie powiedzieć, pchają się drzwiami okrami. Więcej jest osób chętnych niż miejsc w przedszkolu. Robimy wszystko, żeby zwiększyć się, czy spełnić te oczekiwania rodziców, ale jest to taka walka trochę z wyrakami. Udało nam się włączyć, zlikwidować część karolów, żeby chociaż jeszcze jedno miejsce. Także z 20 miejsc żłobków w tej chwili mamy 23 trochę podać. To samo dzieje się w przedszkolu. Mimo tego jeszcze 9 osób czeka na miejsce w żłobku i 20 osób na miejsce w przedszkolu. Są to 3 lata. I są to dzieci osób niepracujących, ewentualnie zameldowanych poza terenem naszej gminy. To tyle między różnicami, ofertą a oczekiwaniami. Mieliśmy w tym roku ewaluację całościową, więc jeżeli chodzi o spojrzenie ze strony kuratorium na naszą placówkę, została ona oceniona bardzo wysoko i wysoko, czyli mieliśmy same oceny A i B. Tak jak powiedział Pan Wizytator, na ocenę A to musi być to z tą wisienką na, więc taki wisienek mieliśmy 5. I myślę, że też rodzynki kwiatki, nie wiem jaki kolor to lubi. W każdym razie świadczy to też, to była ocena z tego roku, ale oczywiście na tę ocenę zapracowano, myślę, że nawet wiele pracowałam też przez wiele lat. No i także te działania, które były w tym roku organizowane, też jakby przysłużyły się do zwiększenia tych ocen. To jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie, czyli nasza oferta, w porównaniu też z innymi ofertami przedszkoli, nawet które funkcjonują w dużych miastach i tak dalej, jest porównywalna albo znacznie lepsza. Także myślę, że mamy coś poprawić. Poza tym, jeżeli chodzi w ofercie, ja mówię o takich rzeczach, których nie macie tu Państwo, dlatego że być może zapobiegnę pytaniom dodatkowym. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie przedszkola, myślę, że taka różnica znaczna między oczekiwaniami a naszą ofertą, to jeszcze ten nieszczęsny plac zabaw. Zlikwidowaliśmy w tym momencie wspólnie z rodzicami, z strażakami, stare, niebezpieczne urządzenia, ale ponieważ znając życie, licząc na jednego sponsora, tak, można się pomylić, więc próbowałam oczywiście organizować tę sprawę z dwoma, z trzema sponsorami, no ale jak ze sponsorami? Przy takiej kwocie już nasze marzenie o jakimś takim placu zabaw, który spełniał te funkcje, na przykład ja miał wiele zmysłów typu, że i słuchowe, i dotykowe, i tak dalej, które są teraz najnowocześniejsze, że przedszkolaki nie tylko ćwiczą dużą, małą motorykę, ale właśnie też wszystkie zmysły. No, spełzna chyba raczej na niczym, bądźmy realistami. Taki plac zabaw kosztuje od 250 do 500 tysięcy.
Ale myślę, że realną byłaby kwota tutaj w takich partycypowaniu w takich kosztach jak 60-70 tysięcy do 80. I tu prośba też do Państwa, bo ja mówię głową i nie przebije się, jeżeli ktoś nie chce pomóc. Ale może wspólnie razem wymyślilibyśmy jakieś rozwiązanie i jakąś taką. Bo autentycznie, jeżeli chodzi o wizytatorów, stwierdzili, że jesteśmy w stanie, jak środowisko, spełniać wymogi, jeżeli chodzi o realizację podstawy programowej przy tym, co mamy. Czyli mamy takie wynoszone urządzenia. Ale nie oszukujmy się, no, żyjemy w XXI wieku i nie można, nie możemy po prostu potraktować tego po macoszem. I jeszcze jedna sprawa, którą chciałabym tutaj ostatnia, już jakby ta różnica między ofertą, bo mówię, oferta spełnia oczekiwania rodziców. Oni są bardzo zadowoleni. Tylko mówię teraz o tych różnicach, które jakby powodują jakieś może takie, takie zapytania. Ostatnią taką, myślę, różnicą, która niepokoi rodziców jest to, że udało mi się w tamtym roku, na cały rok, z Urzędu Pracy zatrudnić na stażu pedagogów. Ta pani spełniła naprawdę w ogóle to, taką dobrą robotę wykonała, bo zdiagnozowała czy wyłapała takie problemy, które potem przeniosły się na dalszy etap nauczania, na dalszy etap edukacji, a my zażegnaliśmy zarobki. Także pedagog jest bardzo potrzebny. Współpracujemy co prawda z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ale nie jest to systematyczna, wiadomo, praca, tylko taka indywidualnie wysyłamy dziecko i potem ewentualnie oczekujemy na jakąś informację, a na miejscu właśnie jakaś taka pomoc psychologa czy pedagoga była potrzebna. W tym roku nie ma szans na to, żeby Urząd Pracy nam pomógł w tej kwestii, bo dostałam teraz pismo oczywiście odmownie, cały czas piszę, proszę o jakieś osoby następne do współpracy. I myślę, że to taka kwestia. No i jeszcze jedna kwestia, którą tutaj ministerstwo nam, ale tu poza, nasze zajęcia dodatkowe, które miały się jeszcze rozwijać oprócz języka angielskiego, w tym roku doszły zajęcia malarskie z panią Kuzerą. Jest taka propozycja, którą tutaj przedstawiłam, też byłem z tą, że wspólnie razem społecznie prowadzi zajęcia w przedszkolu raz w tygodniu, któryś z błędów przyjdzie i nam takie zajęcia poprowadzić, że to będzie na przykład element mini hokeju, czy korektywy, czy aerobików. I zgodzili się i oczywiście musimy to usiąść w wspólny plan opracować, żeby to nie było chłodne, chaotyczne. Ale myślę, że to też fajnie to. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że na chwilę obecną nie możemy prowadzić zajęć dodatkowych, żadnych, płatnych, bo ta kwestia złotówki, pewnie tu też padnie pytanie, o co chodzi z tą złotówką. Ale myślę, że tutaj kwestia rozwiązania może być w ten sposób, że język angielski zasponsoruje nam gmina. To jest koszt 11 tysięcy w ciągu roku, nie jest aż tak taki dużo, bo Kowalczykiem, że umowa na przykład między gminą, a ja nie mogę takich umów podpisywać, ani rodzice. Także tu prośba też o pomoc w tej kwestii. Szkoda, żeby dzieci pozbawić języka angielskiego, czy rytmiki, czy inne zajęcia, ale myślę, chociaż nie o dzieci nie wciąż. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Pani dyrektor, w temacie dzisiejszego dnia jest również oczekiwanie mieszkańców. Jak mniej więcej procent w ilościach odsyła pani tych rodziców z kwitkiem, że no już pani nie może przyjąć, bo już ma pani pełny powiedzmy skład w grupach. Jaki to jest problem? Jaki wielkość? Ja już mówiłam wcześniej tak, że do żłobka są 9 osób przyjętych, a miejsc mieliśmy 20, udało się zwiększyć. Do przedszkola. Mamy ogólnie w przedszkolu 156 miejsc nieprzyjętych, zostało 23 lat. Pierwszeństwo mają 6-latki. Gdyby te 6-latki odeszły do szkoły, to automatycznie moglibyśmy przyjąć 3-latki, ale zostały, bo to jeszcze decyzją rodziców, tak? No i tu mają prawo do tego, żeby zdecydować, czy przyjąć do przedszkola, czy do szkoły. Dlatego też dla 3-latków mieliśmy bardzo mało miejsc.
bo kolejność jest taka, 6-5-latki jako podstawa, jako obowiązek przedszkolny. I tu nie ma z nim się, nawet z grupa liczy 25 osób, a przyjdzie w ciągu roku 5-latek, ja mam obowiązek to przyjąć. Potem właśnie 4-3-latki, ale kryteria są takie, że jeżeli rodzice oboje pracują, że jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, jeżeli ja w tej chwili nie powiem w kolejności, ale ja to przedstawiałam już kilkakrotnie, to zostały te osoby, których rodzice nie pracują, matka nie pracuje. I oczywiście, no są to codziennie jakieś problemy, ja codziennie mam rodziców, którzy pytają, czy już, czy jakieś miejsce się zwolniło. Ale powiem tak, to są indywidualne problemy dla matki najważniejsze. Ale z perspektywy, patrząc na to jako problem, no to matka nie pracuje, tak? Ma to jedno dziecko. Ja rozumiem, że ono chce mieć kontakt z innymi dziećmi. No ale tak, bo jest to dla niej ważne, żeby to dziecko się z grupą jakoś współpracowało. Albo małe dziecko się urodziło, a to starsze gryzie i tak. To nie chcę tutaj opowiadać szczegółów. W każdym razie proszę cierpliwie rodziców o czekanie, dlatego że w ciągu roku, w tamtym roku przyjęliśmy w trakcie, tak? 7 czy 8 osób, także myślę, że ten problem zostanie rozwiązany. No i wiadomo, jak to z tym wyżem, że być może za rok nie będzie takiego problemu. Może to jest problem ostatniego roku. Tak się rozwiąże. Pani Bartowska, proszę. Panie burmistrzu, może w związku z tym, może znalazłby się jakiś budynek, który można by było zaadaptować, żeby można więcej tych dzieci przyjąć do przedszkola. Pani Bartowska, tak się do odpowiedzi. Ale ja powiem. Szanowni Państwo, jest na przykład budynek przy wojskowym przedszkolu. Ten pierwszy barak, który jest cały czas jakby nie do ruszenia, ponieważ mamy na bliźni środek Agencji Mienia Wojskowego i póki co nie możemy tego obiektu zagospodarować. To byłoby dobre miejsce na ewentualne powiększenie szkoły. Ten okres karencji jeszcze trwa i musimy czekać. Czy tak już odpowiedź pani wnosi? Nie, nie chciałam przejmować. Proszę. Chcemy też rozwiązać tutaj problem umorzenia przyjęcia dzieci przez zmianę uchwały, bo na dzień dzisiejszy mamy wpisane w uchwale oddział przedszkolny dzieci 6-letnie w szkole podstawowej. Chcemy tam te 6-letnich na dzieci przedszkole, więc będziemy mogli te dzieci 5-letnie i 6 oddziałach takich w szkołach też tutaj, jeżeli chodzi o podstawówkę. A jeżeli chodzi też o dodatkowe zajęcia, to słuchajcie Państwo, duże pieniążki są na doskonalenia nauczycieli. Więc ja już wspominałam, że można by było zrobić studia podyplomowe, czy z języka angielskiego do takich właśnie oddziałów przedszkolnych. Są i w Ełku, i w Olsztynie. I taki nauczyciel mógłby zrobić podyplomowe studia, gdzie ma dofinansowanie i mógłby takiego przedmiotu też tam tą godzinę nauczyć. Więc to jest też moja propozycja na to, żeby może nie zatrudniać z zewnątrz, tylko radźmy sobie sami. A pan dyrektor, pani Rudanie, co na ten pomysł, 5-6-latków w szkołach? Sam chciałam tak. Pani profesor, która by wyprzedziła reformę oświaty, wypowiedź dotyczącą reformy oświaty, ponieważ 6-letni w przyszłym roku już będą uczniami klas pierwszy, drugie będzie. Natomiast w uchwale Rady Miejskiej jest informacja, że w szkołach mają być oddziały przedszkolne 6-letni. I to będzie się kłóciło z tym. Należy w przyszłym roku już wprowadzić zmiany, żeby w szkołach były oddziały przedszkolne. Myślę, że to będzie najlepiej. I ja myślę, że tu chyba nie będzie przeciwwskazań. Musimy się zastanowić programowo, czy już te dzieci 5-letnie będą wnioskowo, że tak powiem, obowiązek przedszkolne realizować, szkolne, by jakieś tam jedno czy dwa kolejne dzieci się zawieruszy w innym wieku. No było tak, że tak jak w tym roku mamy grupy 25-24 osoby, natomiast tam w tym roku wypadku doznałam, że podzielam przyszkolę i używa 14 osób, czyli tutaj jeszcze 11 osób można się jakiś zapas nie zaplanować. No to trzymaj. Chociaż powiem tak, jeżeli nawiązując do wypowiedzi pani dyrektor przedszkola, jeżeli oczywiście rodzice mają prawo mieć oczekiwania, tak? Ale jeśli mama nie pracuje,
i dziecko jest w domu, no to oczywiście musimy spełniać oczekiwania i staramy się to robić, ale może warto, żeby dziecko jeszcze w domu zostało i za ten rok już, gdy osiągnie wyższy wiek, w którym miejsce przedszkolu będzie kwalifikowane. Natomiast tak analizując przez lata, kiedyś w przedszkolu takich problemów nie było, że 20 dzieci czeka się na miejsce. Natomiast tutaj mamy taki postęp i dobrze, świadomość pewnie wzrosła, a może też i trochę rodziców się polepszyło, bo część pracuje i tak dalej. Także no, na pewno temu problemowi trzeba zdecydowanie. Dobrze, dziękuję bardzo. No, trzymajmy drugie ręce na pulsie. Pani pomocnik, na czas tematu nie przegadnie i oczekujemy propozycji zmian. Pan kolega radny Adam Bygia, proszę. Osobiście chciałbym się dziękować za wypowiedź dla pani pełnomocnik, bo to, co powiedziała, to jest bardzo ważne. Bo te pieniądze mogą zostać u nas, nie? I praca może zostać u nas, a nie oddamy pieniędzy i pracy na zewnątrz. To podnoszenie, czy przekwalifikowanie, czy zdobywanie dodatkowych uprawnień, to jest bardzo ważne. Myślę, że to jest bardzo właściwy kierunek i należałoby się na tym naprawdę pochylić. Dziękuję pani pełnomocnik za taką wypowiedź. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze w tym temacie zabrać głos? Jeżeli nie, proponuję przerwę. Przechodzimy do części uchwałodawczej. Jako pierwszy projekt uchwały dotyczy wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, sprawa dotyczy części działu nieruchomości gospodarczej. Jest to część działu nieruchomości gospodarczej o powierzchni 65 km2. Jest to projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres lat 10 km bezprzetargowych. Jest na mapce załącznik tej uchwały wskazana lokalizacja tego budynku. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z takim wnioskiem. Ma być ten budynek. Myślę, że to byłoby poprawić tylko miasto w części. Poproszę o opinię komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby w tym temacie zabrać głos? Pan radny Mycia, proszę. Ja chciałbym, tak jak mówiłem na komisjach, powiedzieć i zaapelować, żeby odrzucić ten projekt uchwały, bo uważam, że jest to szkodliwe, jeżeli chodzi o wygląd czy estetykę naszej gminy. To jest moim zdaniem zły kierunek, utrwalanie slumsów tak naprawdę, bo kto widział ten budynek, to nie może uznać go za piękny. A to otwiera drogę do wykupienia tego, podjęcie tej uchwały otwiera drogę do wykupienia tego budynku, bo też drogę przetargową. Tworzymy sobie plombę w środku swojej działki, nie wiem po co, nie wiem na co, co może być tam przy budowie jakiejś infrastruktury i tak dalej, odbić się na mieszkawki. Powiem również, że jak nie pani się myli, to ten garaż z boku też został, podobna decyzja podjęta. Nie widzę, żeby on był piękniejszy, czy wyremontowany, czy żeby była to perła w koronie tworzącego się dość przyzwoitego centrum naszego miasta, bo to też jest do tych bloków i tak dalej, zaczyna to wyglądać. A tu utrwalamy, no taki moim zdaniem zawodowe stanowisko. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z pań, panów radnych jeszcze w punktu macie chciałby? Poprzeć jeden z głosów, za lub przeciw? Nie widzę, zatem przedstawię państwu ten uchwały. Sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. A ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1990 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska w Łożyszu uchwala sobie paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na co 10 lat
działki o zaznaczonej numerem godzinnym 19922 o powierzchni 65 metrów kwadratowych pod budynkiem gospodarczym położonej przy ulicy Ełckiej w Orzeszu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały w zakresie burmistrza w projekt trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? 5-6. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminowej. Pani Starnik, zwyczajowe pytania w tej sytuacji. Czy coś od analizowania podczas porad komisji się zmieniło, coś się dodało, ujęło? Projekt wieloletniej prognozy finansowej nie uzyskał zmiany obecnej komisji. Dziękuję. A projekt uchwały są takie kompatybilne, tak, więc dlatego pytam. Nic nie uleżą. Projekt uchwały budżetowej nie uleżą. Dobrze. Poproszę o opinię na temat wieloletniej prognozy finansowej gminy Orzesz komisji. Radni wydali opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Orzesz na 2013-2023 na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230 ust. 6 artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 121 ust. 8 i artykuł 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz artykuł 18 ust. 2 ust. Ustawy z 8 marca 1909 roku o samorządzie gminy Rada Miejska uchwała następuje. Paragraf 1. Wieloletnią prognozę finansową gminy na 2013-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Prognozę kwoty długu spadł zobowiązań na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 4. Objaśnienie do sprawy zmian stanowiących nr 3 niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały bierze się burmistrzowi Orzesza. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Wstrzymał się. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. I kolejny projekt uchwały w sprawie budżetu gminy. Również poproszę o opinię komisji. Komisje wydały opinię pozytywną. Dziękuję. Kto z Państwa w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem przedstawię projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 2013 roku na podstawie uchwały 18 punktu 4.9 litera D oraz litera I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz artykuł 211, 212, 214, 215, 220, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2002 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy prowadzące ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Orzeszu uchwała następuje. Paragraf 1. Dokładnie zmiany budżetu gminy 2013 roku, punkt 1. Zliczy stan dochodów o kwotę 113 354 zł 7 groszy zgodnie z artykułem nr 1. Ustęp 2. Zmniejszy stan dochodów o kwotę 840 zł 704 grosze zgodnie z artykułem nr 1. Ustęp 3. Zmniejszy stan wydatków o kwotę 187 980 zł 15 groszy zgodnie z artykułem nr 2. Ustęp 4. Zmniejszy stan wydatków o kwotę 75 466 zł 29 groszy zgodnie z artykułem nr 2. Paragraf 2. Ustęp 1. Plan wydatków podatkowych po zmianie wynosi 8 904 531 zł 59 groszy, w tym inwestycyjny kwota 8 239 678 zł 59 groszy zgodnie z artykułem nr 3. Dotacje majątkowe kwota 664 853 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. Ustęp 2. Wydatki na programie projektu realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7 961 400 zł 36 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4.
Budżet podobranych zmianek wynosi, ustęp pierwszy, plan dochodów ogółem 35 575 567 zł 71 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 28 844 zł 44 grosze, dochody majątkowe w wysokości 7 490 724 zł 27 groszy. Ustęp drugi, plan wydatków ogółem 36 964 702 zł 99 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 28 060 177 zł 40 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 8 904 531 zł 59 groszy. I ustęp trzeci, deficyt budżetu gminy w wysokości 1 389 135 zł 68 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów pożyczek, w tym kredytów pożyczek w kwocie 1 389 135 zł 28 groszy, zgodnie z łącznikiem nr 5. I ustęp czwarty, uchwala się przychody w wysokości 2 213 035 zł 28 groszy i rozchody w wysokości 823 900 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu zgodnie z okresem nr 5. Paragraf 4. Objaśnienia do planu zmian budżetu wskazane w artykule nr 6 do niższej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały w zasięgu burmistrza miasta. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia skargi. I poproszę przewodniczącego komisji doraźnej powołanej do tego celu o przedstawienie sytuacji. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu trzyosobowej komisji doraźnej przygotowaliśmy projekt rozwiązania zaskutkowo projektem uchwały, który macie Państwo przedłożone. Chciałbym informować, że komisja doraźna odbyła dwa spotkania. W czasie pierwszego spotkania ustaliliśmy sobie mniej więcej tok postępowania i odbyliśmy, że tak powiem, wizję lokalną. Udaliśmy się tam na te problematyczne nieruchomości czy do tej wsi. Tam porozmawiali z mieszkańcami, którzy jakoś tam ostatnio są zaangażowani. I na drugim posiedzeniu już jakby ustaliliśmy się stanowisko. Przeprowadziliśmy też rozmowy z pracownikami Urzędu Miejskiego, merytorycznie jakby zajmującymi się tutaj tymi kwestiami poszczególnymi skardze. No i macie Państwo efekt tych naszych prac w postaci stanowiska wyrażonego w projekcie uchwały. Ogólnie tylko powiem, że komisja, tak jak wynika w postaci uchwały, jednym z punktów skargi uznała skargę za bezzasadną. Uzasadnienie mamy dlaczego, tak? Tutaj również podjął działania w celu rozwiązania tego problemu odnoszonego w skargę. Gdzieś coś informacyjnie zagrało. Tutaj w kwestii też jako administratora nieruchomości było pewne pole do działania. Natomiast w przypadku drugim podnoszonym w skardze dotyczącym tam spraw już tutaj takich zawodowych, zwierząt, hodowli, komisja nie zajęła stanowiska, ponieważ posiedliśmy wiedzę, że o danym problemie grupy rzeczy informowany nie wiem. Stąd w paragrafie drugim, za który pan przewodniczący przeczyta projekt, postanowiliśmy zawrzeć w uchwale taką prośbę do pana burmistrza, żeby próbował się przyjrzeć i naszą podstawę, w tym, żeby ten problem jakoś rozwiązać. Taki jest oto efekt naszych prac. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze w tym temacie zabrać głos i uzupełnić wypowiedź kolegi? Jeżeli nie, przedstawię Państwu projekt uchwały, z tym, że są poprawki w podstawie prawnej, tam gdzie są przedstawione dzienniki urzędowe.
Także tym razem ja przeczytam dokładnie podstawę razem z tymi wynikami, abyście Państwo sobie mogli nanieść te poprawki, bo nie wiem, czy macie wszyscy. Macie poprawki, tak? Tak, już nie. Bo pan radca łaskawie tu poprawił. Dobrze, a więc projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2020 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 29 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego Rady Miejskiej w Kałuszu pana następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działanie burmistrza Łużyca złożonej przez i zapoznaniu się ze stanowiskiem doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Łużycu w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska uznaje skargę. Za bezzasadną w części dotyczącej kwestii braku stanowiska burmistrza Łużyca w sprawie zapewnienia wody i pitnej mieszkańcom jednego z budynków miejscowości Pianki, natomiast w części dotyczącej hodowli bydła przez jednego mieszkańca na terenie posesji Komisja nie zajęła stanowiska. Uzasadnienie stanowiska Komisji znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Komisja wnosi o podjęcie działań przez burmistrza Łużyca dotyczących wyjaśnienia i rozwiązania problemów podnoszonych w przedmiotowej skardze, a związanych z niewłaściwymi warunkami hodowli bydła na nieruchomości związanej ze skargą. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia skarżącego o osobie załatwienia skargi poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. I do projektu uchwały jest wyznaczony załącznik, który zawiera uzasadnienie do obydwu tych stanowisk przez komisję doraźną, która po uchwaleniu będzie stanowiskiem rady. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 14. Przeciw? Dobrze, wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz mamy dwa projekty uchwał, właśnie uchwały i oświadczenie wniesione wnioskiem przez Pana Burmistrza na dzisiejszą sesję. A zatem Panie Burmistrzu, prosimy o przybliżenie nam pierwszej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Dołączona matka dużo o tym mówi, ale bardzo proszę jeszcze o... W tej sprawie Zarządu Kulatowskiego zwrócił się do Rzeszowa w 2012. Prosiło właśnie o wyregulowanie spraw własnościowych. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem już wcześniej, dotyczy to dwóch odcinków. W naszej gminie jeden to jest wierzchnia, czyli na rzecz starostwa budowy droga, która prowadzi od drogi nr 16 do drogi włączonej Górnego przez 2. Jest to droga numer 96. My jako gmina byśmy przyjęli działkę 100, 1 przez 1. To jest ta środa droga, która kiedyś była tutaj drogą przez gminę postanowioną. Druga działka dotyczy konsumpcji z pozwolenia przychodzi ważną. Jak Państwo już może wiedzą, powiat łopiski będzie wnioskował o remont tej ulicy pozwolenia. Mamy tutaj zapytanie ze strony starostwa, właśnie tutaj jeszcze będziemy partycypować w środkach kosztem tej inwestycji. W zależności od posiadania środków w budżecie na przyszły rok, w zależności od Państwa decyzji, czy chodzi o uchwalenie budżetu, będziemy tutaj zastanawiali się nad tym, czy uczestniczyć w tej inwestycji. Tak, żeby sprawę uporządkować pod kątem właśnie tego działania, musimy sytuację tej drogi też wyjaśnić i dokonać zamiany z powiatem. Dziękuję. Proszę Państwa, jako przedstawiciel również Zarządu Dróg Powiatowych powiem tylko, że to najbardziej zasadne są te zamiany wynikające z potrzeby z takiego logicznej organizacji pracy, bo ten odcinek, powiedzmy Wierzbina, on jest i tak utrzymywany przez PZD od momentu, kiedy został wybudowane to skrzyżowanie przy budowie drogi przez Wierzbiny. Także fizycznie się tu nic nie zmieni,
bo faktycznie tak jest wykonywane. Natomiast, tak bym już powiedział, chcemy przystąpić do realizacji przebudowy ulicy Wyzwolenia, no, która jest akurat w tej chwili w fatalnym stanie, ale odpowiedzi na pytania dopiero przybliżę temat. Myślę, że jak to zadanie zrealizujemy, będzie nawierzchnia bitumiczna, będą zaproponowane jakieś odwodnienia strony drogi i sytuacja diametralnie powinna się zmienić. Także również wspieramy, popieram ten zamysł zamiany tych działek, bo służą w drodze, służą ogółowi poruszającym się po tych drogach. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę bardzo, Pana Janika. Panie Burmistrzu, mam takie pytanie, czy infrastruktura ta wodno-kanalizacyjna to jest w pasie drogowym? Czy to jest w Wierzchwinie? Tak, czy tutaj drogi 56, czy to jest na działce lecie? Jeżeli w pasie drogowym, to pewnie czytelność jakieś tam obciążenia w pasie, tak? Szanowni Państwo, według mojej wiedzy tutaj zamiana z powiatem nie będzie skutkowała jakimiś roszczeniami. Postaramy się powrócenie, żeby to się wydarzyło. Natomiast nie mam wiedzy na temat tego, no tak jest przemocowne. Czy tu jeszcze jest jakaś kwestia? Pani jeszcze Działo to 5071, tak? 56. Tam, gdzie jest przepompownia, to jest działka na Krzyśnika. Pamiętam negocjacje z zakładem elektrycznym. No, pamiętam, to czy były negocjacje przepompownia, czy negocjacje podłączenia? Udostępnienia działki w celu podłączenia do przepompowni. Tam nie chcieli tego kawałka. Ale czy to była negocjacja przepompowni, czy negocjacja samego przyłącza, położenia kabla? Kabla przyłącza. A dobrze było tutaj wyjaśnić do końca, żeby nie było. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze? Zatem Państwu przedstawiam projekt uchwały. Sprawę wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 litera A ustawy 9 marca 9 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 13 ust. 1 ustawy 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska w Orzeszu uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych klasyfikowanych jako drogi stanowiące własność gminy Orzesz oznaczonych numerami geodezyjnymi. Działka numer geodezyjny 274/1 powierzchni 0,0688 hektara położona w Orzeszu. Działka numer geodezyjny 96 powierzchni 0,18 hektara i działka numer geodezyjny 97 łamane na 1 o powierzchni 0,0061 hektara położone w obrębie geodezyjnym Wierzbiny na nieruchomości gruntowe sklasyfikowane jako drogi stanowiące własność powiatu pijskiego oznaczone numerami geodezyjnymi działka numer geodezyjna numer geodezyjny 278 łamane na 2 o powierzchni 0,0637 hektara położona w Orzeszu i działka numer geodezyjny 101 łamane na 1 o powierzchni 0,03296 hektara położona w obrębie geodezyjnym Wierzbiny. Paragraf drugi, wykonanie uchwały Krajowego Burmistrza Gminy. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, tutaj zacząć uchwałę, proszę później. 1,14. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden, proszę, przyjęta. I proszę Państwa, dotykamy tematu dotyczącego przebudowy drogi numer 16. Jest to, tego co się orientuje, odległy temat, jeżeli chodzi o realizację tego zadania. Natomiast jest wymóg, aby rady, organy właściwie władzy w poszczególnych gminach zajęły stanowisko, przedstawiając, za którym wariantem stoimy. Optujemy. Tu dotyczy oświadczenia, jakobyśmy stanęli na stanowisku za wariantem czwartym. I w tym miejscu właśnie poproszę burmistrza o przybliżenie tego tematu. Szanowni Państwo, 13 września Warszawy w siedzibie Generalnej Dyrekcji Budżetu odbyło się spotkanie. Byli przedstawiciele projektanta, czyli firma Drons z Mągowa. Byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji z Olsztyna, Generalnej z Warszawy. Wszyscy
przedstawiciel Radosiu, przedstawiciele Ministerstwa Transportu i oczywiście również samorządowcy w pracownicach poszczególnych urzędów. Szanowni Państwo, temat jest oczywiście daleko przed nami, natomiast w tej chwili już pojawiła się sytuacja, że po wieloletnich opracowaniach wielu wariantów, początkowo to było 47 wariantów, obecnie było 7. Generalna Dyrekcja Oddział Pocztowy zarekomendowała Generalnej Dyrekcji do zaopiniowania w Warszawie właśnie wariant czwarty. Wariant czwarty za chwilę może pokażemy na mapce, jak to przebiega. Natomiast na tym spotkaniu wyszła pewna sytuacja sporna. Otóż pan burmistrz Mikołajek jakby nie widzi możliwości przeprowadzenia tego wariantu czwartego przez gminę Mikołajki i optował za wariantem, który przechodzi bardziej na północ od Mikołajek i wiaduktem o znacznej długości przecina jezioro Tałty i w miejscowości Mrówki wchodzi w las. Czyli kwestia wycięcia lasu, kwestia długiej przeprawy mostowej i również oczywiście kosztów z tym związanych. Z kolei spotkała się z negatywną jakby oceną, jeżeli chodzi o burmistrza gminy Mrągowa, panią burmistrz Mrągowa, pana burmistrza Rydmu i również moją. W związku z tym powstała taka inicjatywa ze strony pani burmistrz Sieni Mrągowa, abyśmy przyjęli takie stanowisko czy oświadczenie w tym temacie i pochwalili właśnie wariant czwarty. Kolizja, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten wariant czwarty, w odniesieniu do opinii Mikołaja, czy pana burmistrza Mikołaja, wiąże się z tym, że ten szlak wariantu czwartego przebiega przez Ostoję Natura 2000 Żółwia Górnego w rejonie Baranowa. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli będzie cel nadrzędny, publiczny, to wydaje nam się, że ten wariant czwarty jednak będzie mógł być zrealizowany. Jest bardziej ekonomiczny, jest krótszy i generalnie przebiega wzdłuż czy równolegle do obecnego przebiegu 16. Nas jako gminę Orzesz najbardziej oczywiście interesuje to, co jest na naszej gminie. I tutaj zarekomendowałem wariant również czwarty, który przebiega jakby od miejscowości Drozdowo, jeżeli chodzi o różnicę między obecnym szlakiem 16. Ten wariant idzie później na południe od Okartowa. Jest wykorzystanie również podpór mostu kolejowego na Kośniarkach, czyli tutaj koszty i ta długość tego obiektu mostowego byłaby najkrótsza stosunkowo. W dalszej kolejności, szanowni państwo, jest to przebieg na południe od Grzegorz, Mikosz i wchodzimy na południe od Orzysza, tym wariantem. Czyli omijamy ten wariant, tym wariantem od południa, w miejscowości Wierzbiny wpinamy się jakby w obecnym 16. Na południe od Wierzbin, a za Wierzbinami wydamy się w 16. Szanowni państwo, konsekwencją byłoby tutaj tworzenie węzłów drogowych na zachód od Orzysza, mniej więcej na północny wschód od Szwajkówka, czyli to wydaje mi się byłoby dla rozwoju miasta gminy zasadne, żebyśmy ten węzeł mieli blisko, żeby można było zjechać z tej trasy do miasta. Kolejny węzeł drogowy to byłyby Strzelinki i Klusy, a wcześniej jeszcze Drozdowo, czyli cztery węzły drogowe. To się również wiąże z tym, że byłaby też przebudowa, czy powstała obwodnica drogi nr 63, czyli tej, która idzie z południa na północ. I omijałaby nasze miasto od zachodu. I tutaj też stanowisko Generalnej Dyrekcji Oddziału Pocztowego jest takie, żeby preferować wariant pierwszy. W tym przypadku był wariant pierwszy i drugi. Ten wariant pierwszy, szanowni państwo,
to było wejście od drogi nr 63, mniej więcej za Monarek i od zachodu ominięcie szyi. I tam wpięcie się właśnie w ten węzeł. Szanowni Państwo, mówimy o wielu wariantach, dokładnie o 7. I kolejne warianty, jeżeli chodzi o drogę 16, czyli tą wschód-zachód, były rozpatrywane takie, pomiędzy tytułem Gwełdem, następnym przejściem na południowy wschód w Grelinie Kosz. I to był wariant drugi i pierwszy jednocześnie, tak to było nazwane. I był jeszcze wariant trzeci, który również przebija się między tytułem Gwełdem i następnie na południe od Pianek chodzi, czy przecina Rynne Jezioro Rzeszniki. Czyli jakby wzdłuż tutaj obecnej linii kolejowej w kierunku Rząśni, później Skomarska i tak dalej. Te wszystkie warianty, w sumie 7, bo pierwszy, 1A, 2, 2A, w szczegółach się trochę to różniło, generalnie się tego wariantu. I tak jak powiedziałem, tutaj preferencja i rekomendacja oddziału oszczyńskiego jest za wariantem numer 4. Wydaje mi się, że w przypadku Rzeszana na tym skorzystamy, bo dla przykładu, gdybyśmy na przykład optowali za wariantem trzecim, czyli tym północnym, to wówczas węzeł drogowy byłby na rejonie Sumek. Także tak naprawdę byśmy ominęli miasto Orzysz, gdybyśmy chcieli jechać z kierunku południowego na północ i zachodu na wschód. Także akurat to moim zdaniem pokryło się z tym, co właśnie oddział tutaj proponuje. Mogę oczywiście to wszystko pokazać na mapce. Szanowni Państwo, jak temat się rozwinie, to jest to temat przed nami, natomiast tutaj poproszono nas o zajęcie stanowiska. Także oczywiście pojawiły się też głosy, że ten projekt, jak wcześniej mówiłem o tym, początkowo miał zakładać, że powstanie jeden pas drogowy, dwujezdniowy, a dopiero w perspektywie równolegle do niego w drugim kierunku. I sugestia z Generalnej Dyrekcji Warszawy była taka, żeby zrobić tylko jeden. Perspektywa czasowa to jest 2030 albo tak. Także, Szanowni Państwo, myślę, że zależy to wszystko od środków finansowych państwa i tego, kiedy ten dyskusja będzie mogła być zrealizowana. Myślę, że informacja czasowa, która osoba nie podzielała i wychodzi. Perspektywa budowy tej drogi Państwa najwyraźniej ucieszyła, nas też. Czy ktoś chciałby się w tym temacie zabrać głos, czy trzeba mapę rozwijać, czy... Proszę bardzo. Proszę, jak nie wiem, czy to rozumiem, że wariant przebiega przez poligon w stronę tak ubiorka. Rozumiem, że Generalna Dyrekcja ma wszystkie ustalenia związane i nie ma przeszkody. Kiedyś z tym były problemy i właśnie dlatego powstało o wiele więcej wariantów, na przykład jakieś takie, które przecinają się Orzesz, mniej więcej na wysokości drogu. Także tego typu pomysł, że no nie uzyskał akceptacji, natomiast ustalenia z wojskiem są takie, że można. To jest ważne. Czy jeszcze proszę bardzo? Pytanie takie. Słyszałem, jak to na Mikołajki Bleszczyna przystanę tu opcję najmniejszą. Dobrze, to pokażę na mapie w takim razie. Szanowni Państwo. No i słabiej tu macie. Bliżej tak, dalej. Znaczy gmina Mikołajki chce, żeby to podała. Odsunąć od siebie, rozumiem. Odsunąć od siebie i... Gmina Mikołajki chce tego wariantu. Tego wariantu. Natomiast to, o czym ja mówiłem i mówiąc o wariancie czwartym, to jest właśnie ten południowy. I wówczas Mikołajki były przecięte, przecięte mosty, no nie wiem, w skali mapy około 200-300 metrów na północ od obecnego mostu na szkole. Tak jest. Natomiast tutaj oczywiście gmina Rynek,
protestuję, bo tutaj mówię, była to duża przeprawa osoba i była to sytuacja wejścia w terenie Leśka. Bardzo atrakcyjna muzyka. Czyli bardziej 4, a na naszym odcinku panie daje. A na odcinku Orzysza z naszej gminy to oddaje w ten sposób most kolejowy na Śniadłach, środki tutaj, podwórne wejście, wokół, na stronę, dalej, obecnie 16. Jeszcze są przykłady, dwa warianty, to podjęcie się do tak? Albo wykorzystanie obecnego wjazdu, wjazdu właśnie, który jest zrobiony, to tam jest problem, bo to jest tylko jeden pas kierunku jazdy, albo też drugi wariant jest na punkt od obecnego przebiegu, dziękuję bardzo. Rozdzieliliśmy wszystkie wątpliwości. Nie no, jeszcze jedno. Proszę bardzo. Pani mówi, że kolący na to wszystko. Jest tu jakiś sygnał, że rzut głowy, to tak, szanowni państwo, kolodze albo inaczej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wypowiedziała się negatywnie odnośnie tego właśnie wariantu czwartego. I według tego, co słyszałem, będą, że tak powiem, skarżyć tę sytuację. Natomiast, tak jak powiedziałem, istnieje tak zwany cel nadrzędny i z tym, co powiedziałem przed Regionalną Dyrekcji, ten temat można do 2030 roku też się kilku dyrektorów w Werdosiu się zmieni, a stanowisko pewnie też. Proszę państwa, żeby nie przedłużać, przedstawię państwu treść oświadczenia Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie stanowiska dotyczącego planowanego przebiegu drogi krajowej nr 16. Bo to jest podstawa prawna na podstawie artykułu 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz paragraf 28 ust. 2 punkt 3 statutu gminy Orzysz, uchwała nr 3/28/06 Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2006 roku Rada Miejska w Orzyszu oświadcza, co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska w Orzyszu zajmuje stanowisko dotyczące planowanego przebiegu drogi krajowej nr 16 o treści stanowiącej załącznik niniejszego oświadczenia. Także załącznik i uchwała są integralną częścią całego oświadczenia. Paragraf drugi zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu niezwłocznego powiadomienia o treści niniejszego oświadczenia. Pierwsze. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Dwa. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. 3. Stowarzyszenia 16 siedzibą w Olsztynie. Kto jest za przyjęciem oświadczenia? Proszę podnieść rękę. Jednogłośnie 14. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada oświadczenie przyjęła. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, i w ten sposób wyczerpaliśmy temat uchwał. Przechodzimy do statutowych elementów obrad. Proszę państwa, i pozwolę sobie jako pierwszy zabrać głos. Proszę państwa, pani dyrektor gimnazjum przed wyjściem z tej sali poprosiła mnie, aby przedstawić państwu taką informację, jako że ją obowiązki wzywały i nie mogła pozostać do końca, że na stronie Orzysza jest informacja o konkursie SMS-owym, do którego włączyło się gimnazjum i każdy, kto według tamtych instrukcji wyśle SMS, który będzie kosztował 2 zł plus VAT, to przy przekroczeniu pewnej ilości tych SMS-ów gimnazjum może wygrać maksymalnie 25 tysięcy złotych. Więc każdy z nas, kto zechce wesprzeć gimnazjum, taki może uczynek zrobić. Tylko teraz pytam, gdyby każdy z mieszkańców te 2 zł z VAT-em do skarbonki gimnazjum wrzucił,
pewnie uzyskamy podobną kwotę. No, ale to już tak oczywiście żartuję. Proszę Państwa, odnośnie dróg, droga Równiarka Narostki Skomarskiej i Wyzwolenia tylko jest potrzebna. Cieszę się, że na inne drogi nie. Oczywiście reakcji Państwa spodziewałem się, dlatego pozwoliłem sobie tak zażartować. Proszę Państwa, okres ostatnich tygodni, to powiem szczerze, że nie pamiętam, aby tak długo utrzymywała się tak wilgotna pogoda. Praktycznie poza przedbłyśnięciami słońca wczoraj, dzisiaj, ale wczoraj też padało, cały czas padał. Drogi są tak rozmoknięte, że praktycznie wysłanie równiarki w te błoto mijało się z celem, bo każdy taki ruch powodował jeszcze go gorzej. Bo to było takie mieszanie z powiedzmy jakichś durek suchych w miejsca zadolenia, gdzie stała woda, czyli wtedy już błoto było totalne. I problem jest na wszystkich drogach, natomiast no, tutaj panowie wspomnieli o tych dwóch tylko drogach, ale widzę, że już pan Zubika już nawet nie podejmował tematu, no bo cena to jest totalnie wszędzie. I proszę Państwa, powiem tak, jeżeli zawsze tłumaczyłem, że to nie są drogi nieprzejezdne, tylko mają utrudnienia w ruchu, to tym razem przyznam, że są faktycznie odcinki nieprzejezdne dla niektórych pojazdów samochodowych. Faktycznie jest taka degradacja w tej chwili tych dróg. Na pocieszenie powiem, że od wczoraj wybieramy te suche odcinki, bo to zależy jeszcze droga gruntowa, drodze gruntowej się nie równa, bo droga gruntowa może być na glinie, na czarnoziemi, na żwirze, na piasku, różne są podkłady. I na niektórych odcinkach od wczoraj chodzi równiarka. I nie przestanie, jeżeli tylko pogoda będzie pozwalała, że codziennie jakiś odcinek będzie robiony tą równiarką. Więc wyzwolenia oczywiście, rozpiskomackie oczywiście, wszystkie drogi gruntowe, które są w gestii powiatowego zarządu dróg w Piszu w najbliższym czasie będą robione. Tyle Państwa mogę zapewnić. Proszę Państwa, jeszcze mam jedną informację. Otóż otrzymałem list od pana posła Jerzego Schmidta. Cyklicznie mi odpowiada o każdym ruchu, jaki podejmuje, o każdym kroku, jaki podejmuje w sprawie przywrócenia łączności kolejowej. Dostał, otrzymał odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, no niestety niesatysfakcjonującą nas, ale zapewnia, i to pozwolę sobie odczytać, jednocześnie zobowiązuje się do dalszych działań w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej służących zapewnienia odpowiedniego poziomu komunikacji zarówno kolejowej, jak i drogowej w województwie warmińsko-mazurskim i popierania w tym zakresie działania samorządów lokalnych. No jest to, widzę, osoba, która przejęła się wyraźnie naszym, tak, naszym zagadnieniem i cyklicznie mi odpisuje. Tyle informacji z mojej strony. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Pan Przewodniczący Wasilewski, sprawa z marca 2013. Ja przypomnę, że chodzi o możliwość wykupienia mieszkania na własność lokalu właśnie tu numer 6. W tamtym momencie był problem z jedną osobą i praktycznie doszliśmy już do sytuacji takiej, że można było stworzyć akt notarialny. Ja przypomnę, że w tym budynku zmieniają się w tym momencie udziały, jeśli ktoś umie rady, załóżmy. I w związku z tym musi to być uporządkowane w skali całego budynku, całego dużego bloku. Po tym terminie marcowym, no niestety kolejne trzy osoby zmarły, jeżeli chodzi o ten budynek. I to postępowanie sportowe musi się odbyć. I dopiero wówczas, jeżeli dojdziemy do takiej sytuacji, że ona się sfinalizuje, wtedy będzie można sprzedawać lokale. No niestety taka jest sytuacja. Tak.
Panie Burmistrzu, trzymaj mi się na sekundkę, bo chcę temat podrążyć, bo to nie znaczy, że śmierć zawiesiła kosę na haku i dalej kosić nie będzie. Kiedy będziemy dochodzić do sedna sprawy, okaże się, że ktoś następny schodzi z tego świata i problem jest nie do rozwiązania, a szczególnie dla osób, którzy no, są zagrożeni wiekowo, że też zajdą nieuregulowawszy, nie uregulowawszy. I tutaj będzie kolejne pytanie bardziej do pana mecenasa. Bo to, że nie możemy sprzedawać tych mieszkań, ja to znam opinię tylko od pani Brzozowskiej. Czy faktycznie nie ma innych rozwiązań w tych działaniach? Czy faktycznie jesteśmy ubezwłasnowolnieni prawem, abyśmy mogli chociażby na starych zasadach dla chętnych te mieszkania sprzedać, a i tak ten udział procentowy w gruncie czy w powierzchni będzie regulowany dla wszystkich. W pewnym momencie, kiedy już sprawy dojrzeją i będzie można zrobić. Czy faktycznie nie można tego zrobić w inny sposób, tylko czekając nieskończoność i nie możemy uzyskać powiedzmy tego punktu, w którym byśmy mogli ruszyć z miejsca. Z tego, co mi jest wiadomo, to tutaj przy sprawie nieruchomości rynek 6 jest jeszcze kwestia uregulowania wielkości udziałów. I stąd też ta kolejna jakaś przypadek, że wyproszę się najemca lokalu czy właściciel lokalu właśnie powoduje tam przeszkodę. Niestety to jest właśnie to związane nie tyle. Chodzi o same przypadki na śmierci poszczególnych właścicieli lokali, ale i ustalania wielkości, sklastowania wielkości udziału w tej nieruchomości rynek 6. Ja w tej chwili mam taką wiedzę, nie potrafię dokładnie szczegółów podać z rozmów z panią Brzozowską. Ja bezpośrednio w tej sprawie tak dokładnie z dokumentów nie znam, ale wiem, że to jest z tym związane właśnie z wielkością, z uregulowaniem wielkości udziałów i do tego potrzebne jest na ustalenie w kręgu wszystkich osób, które mogą w tej czynności w postaci aktu notarialnego wziąć udział. Taką mam wiedzę na tą chwilę. Dobrze, panie mecenasie, a czy, bo pan zastanawia się, że brakuje może wszystkich czynników informacyjnych, żeby podjąć jakieś działania, a czy możemy my na sesji poprosić pana mecenasa, aby temat od strony prawnej przeanalizował i przedstawił ją pieczątkowo radca prawny Urzędu Miejskiego w Rzeszowie. Dobrze, ja się przyjrzę. Bardzo proszę. Bo na 53 mieszkania 40 jest sprzedane. Ludzie wcześniej wystąpili na starych zasadach i z tego, co tu mam informację od pana burmistrza, podpisane w marcu, no to jest 40 lokali sprzedane. Z tych 13, które pozostały, pewnie nie wszyscy będą występować, ale jest kilka osób, które by chciały i ten stan rzeczy blokuje rozwiązanie tego problemu. Bardzo bym prosił, żeby przychylić, jeżeli jest to możliwe, naprawdę trzeba się pomóc. Panie burmistrzu, proszę następny. Pan Sobki Zgruczak, sprawa oświetlenia Sztężenie. Wspomniał pan o tym, że miał być projekt wykonany. No faktycznie tak, już ustalił, że miał być wykonany. Pytanie jest moje takie, dlaczego pan mówi się o tym? Czy już jest fundusz sołecki uchwalony? Jest fundusz sołecki uchwalony. No właśnie, jest. Ale nie wypada też fundusz sołecki i gdybyśmy mieli wiedzę, że nie ma, to wiadomo, że taki projekt mógłby być też sfinansowany w ramach zadania inwestycyjnego, jeżeli chodzi o słowo. No to niemniej ja się zobowiązuję, że ten projekt wykonamy, tak? Pani radna Bartkowska, pan sąd Zrostek, chodziło o numerkę na drogi powiatowe, tak? Pani radna Bartkowska, rynek 5 reklama na ścianie, na prawej ścianie strony od strony hotelu Mazur. To jest ściana wspólnoty. Owszem, tam jest na tej głównej tablicy informacja promocyjna gminy Orzysz,
ale to wspólnota, że tak powiem, decyduje o tym, kiedy miał zdjąć. Ale sprawdzimy, tak? Czy to można zrobić. Pan Radny Grąski, Igrzyska Samorządowe w Bielsku. Szanowni Państwo, faktycznie byłem tam sam. Jeszcze na dzień przed, tutaj ustalając panem dyrektor Musiru, skład drużyny rozbiło się o to, że nie było, że tak powiem, składów do konkurencji drużynowej tak naprawdę. W związku z tym dzień wcześniej miałem już informację, że ta drużyna nie da się jej skompletować. Więc pojechałem sam. Nawet nie będąc świadomy tego, że będę startował. Startowałem. I szanowni Państwo, jeżeli chodzi o punktację ogólną, to oczywiście gmina Orzech była na samym końcu. Ale jeżeli chodzi o klasyfikację burmistrzów i burmistrzów, to byłem trzeci. Także oczekiwałbym jakiś klasyk, czy jakiś akadarny. Postarałem się. Na pierwsze miejsce. No niestety mój kolega nie rzucał do kosza, więc w inny sposób szukał wybrał i udzielałem sobie poznać jego wyższość, ale nie było żadnego. Szanowni Państwo, pan radny Krawczyk, oczywiście nie widzę problemu, żeby przenieść tę tablicę w rejon ulicy Wiejskiej. Pan radny Koszczyński, jak mówiliśmy, przetarg jest ogłoszony 27 września, ma być rozstrzygnięty. Termin wykonania to jest 15 listopada tego roku. I jednym z kryteriów, szanowni Państwo, jest jak najkrótszy termin. Czyli może być tak, jak to było też w przypadku Odoj, że inwestycja czy wykonawca miał termin październikowy, a zrobił to do września. Także mam nadzieję, że tutaj jeszcze kryterium skróconego terminu wykonania będzie to taki wykonawca, który to zrealizuje jeszcze wcześniej niż 15 listopada. Ulica Wyzwolenia, droga powiatowa, tutaj już o tym też była mowa. Pani radna Zielińska, droga dojazdowa do Targowicy, równiarka, rozumiem, pójdzie. Pani radna Kiedlak, woda stojąca i tak dalej, jeżeli chodzi o wojsko demokracyjne. Szanowni Państwo, tak już mówiłem poprzednio, inwestycja jest zakończona. Zwróciliśmy się do sanepidu, zwróciliśmy się do Straży Pożarnej o tutaj opinię. Te organy nie wystąpiły z żadną swoją opinią, w związku z tym z ich strony temat jest jakby załatwiony. Natomiast wystąpiliśmy z wnioskiem również do nadzoru budowlanego w PiS-u właśnie o możliwość użytkowania tego obiektu. I w najbliższym czasie odbędzie się odbiór przez nadzór budowlany, ale oczywiście tutaj będzie kwestia zgodności czy niezgodności z projektem budowlanym. W tym zakresie nadzór będzie to rozpatrywał. Natomiast, szanowni Państwo, to, że w tej chwili tam jest zawilgocenie, to jest, jak powiedziałem wcześniej, kwestia czasowa. W momencie, kiedy się pojawi pokrywa trawiasta, ten będzie suchy. Także proszę o ciebie. Pani radna Mata, Jadwice Kanałowa, brak oświetlenia, tutaj na początku sprawdzimy ten temat. Pan radny, pan sołtys Król w sprawie już było wyjaśnienie. Pan radny Myka, dlaczego nie przyjąłem pana wicestarosty? Zlinga, gdyż pojechałem na wyjazd testowy pana Kubicy. Szanowni Państwo, spotkanie, oczywiście ten temat uważam za błahy, mało istotne i stąd moje zdziwienie, że takie pytanie pada. Druga sprawa, termin faktycznie był umówiony, natomiast wystąpiła nagła sytuacja, ponieważ jak Państwo wiecie, na terenie naszej gminy jazdy testowe prowadziło wielu kierowców, w tym również pan Kubica. W związku z tym podjęliśmy w ramach referatu promocji działania promocyjne poprzez wystawienie banerów, reklam naszej gminy w miejscu, gdzie było stanowisko serwisowe tego kierowcy.
W związku z tym uznałem za właściwe, żeby burmistrz Orzesza pojawił się w takim miejscu. I faktycznie pojawiłem się w takim miejscu. Uważam, że to było celowe i zasadne. Poza tym w tym terminie, o którym mowa, pojawiłem się również na planie filmowym właśnie filmu, który jest skręcony o panu profesorze Rydze na terenie naszej gminy i też uznałem za właściwe być w tym miejscu. Pana wicestarostę i pana Kisninga przyjęła pani sekretarz i wyjaśniła wszystkie aspekty, jeżeli chodzi właśnie o nasz projekt, etap pierwszy budowy drogi wodnej. A szanowni państwo, chodziło o to, że Fundacja Ochrony Wielkich Zielonozemskich sporządziła wniosek i koszty dokumentacji, koszty tego wniosku chcemy, aby były solidarnie na wszystkie samorządy podzielone. I wyszło tak, że jeżeli gmina Pisz, gmina i starostwo bliskie wejdzie w ten temat, to na początku przyszłego roku zapłacimy wszyscy po około 5300 zł. I tego tak naprawdę dotyczyła ta rozmowa i te informacje były przekazane tym dwóm osobom. Powiem dalej, że byłem na posiedzeniu zarządu powiatu 16 właśnie września w tej samej sprawie. Temat też wyjaśniałem. Jutro jest sesja Rady Powiatu. Nie widzę w porządku obrad podjęcia uchwały w tym temacie, ale mam zapewnienie od pana wicestarosty, że ten temat będzie procedowany. Jeżeli oczywiście powiat bliski i gmina Pisz nie wejdą w opracowanie tego wniosku przez Fundację Ochrony Wielkich Zielonozemskich, no to nasze koszty będą wyższe. Proszę państwa, tutaj uważam, że dokonałem wszelakich działań i myślę, że nie mam się z tego wymagać. Temat przedstawiony, jako też przedstawiłem teraz kolejny na posiedzeniu zarządu powiatu i mam nadzieję, że jutro na sesję powiatu zapadnie decyzja o tym, że powiat bliski przystąpi również finansowo do działań. Dziękuję. Jeszcze panie burmistrzu, ze wszystkich mediach, jeżeli jest informacja o tym rajdzie, to nigdy nie podaje się gminy Orzesz, miasta Orzesz, podaje się tylko i wyłącznie Mikołaj. A jeszcze chciałbym dodać panu przewodniczący, bo jak się okazało, niestety nasze działania promocyjne, aczkolwiek nazwa Orzesz padała często w tamtych dniach, ale to nie za sprawą tego, żeśmy tam ustawili jakieś tam stoiski promocyjne czy jakieś panele. Z racji wypadku tego kierowcy. I wszystkie inne działania, tak, nasze w tym zakresie, w tym dniu, tak, z rozumnym czym, ponieważ na żadnym przekazie filmowym tych panelów, tych materiałów promocyjnych byśmy nie zobaczyli. No, a szkoda, tak się stało. Temat wypadku z gminy koło Orzesza, czy gminy koło Orzesza, ale jednak nazwa Orzesz podała. I wydaje mi się, że stało się, jak stało, ale byśmy wypromowani w tym okresie czasowym. Burmistrza, czyje to krowy? To były mocno promowane. Krowy, szanowni państwo. Ja od razu powiem, że gdyby się coś z krowami stało, to oczywiście tutaj koszty są w stanie tych, którzy na. Krowy przeżyły i nie były to krowy osoby, które akurat na tym odcinku testowym najczęściej protestuje. Tak. Na szczęście to nie było. Proszę państwa, jeszcze jesteśmy w części informacyjnej. Ja jestem winien państwu jedną informację jeszcze. Otóż w październiku przewidujemy sesję troszeczkę o tydzień przyspieszoną, wcześniej niż w ostatnią środę miesiąca. Wcześniej, to znaczy chyba to wyjdzie 23 października. Od razu powiem przyczynę. Otóż pani Joanna Kolonkiewicz zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie takiego regulaminu. Posiada prawie 70 stron odnośnie likwidacji, utylizacji eterników z naszych dachów w naszej gminie.
proponowała, że jednym z rozwiązań to będzie, że to wnioskiem się wprowadza tę sesję. Ja mówię, że nie, to jest niemożliwe, żeby na sesję wprowadzać taki dokument obszerny, bo radni nie będą mogli się z nim zapoznać. Natomiast do końca października ten dokument zopiniowany musi być odesłany tam do chyba Rydosiu, tam do innych organów. I w związku z tym tutaj za uzgodnieniem pani skarbnik z panem burmistrzem, że teoretycznie jest możliwe przyspieszenie takiej sesji. Tutaj prośba do państwa też, żeby do, w tym przyspieszonym terminie tutaj się stawić. Jako żebyśmy ten dokument mogli zopiniować i jego czas jeszcze odesłać. Tu prośba do państwa radnych, że wszystkie komisje będą no też jakieś musiały być w czasie być odbyte. Do pani skarbnik, do pana burmistrza, żeby wszyscy pracownicy, którzy będą mieli materiały na tę sesję, też nie mogą czekać do ostatniej chwili, tylko jak najszybciej do biura rady je przedstawić, abyśmy mogli zorganizować te spotkania. Pan sołtys, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja jeszcze chciałem spytać o drogę z Leczniczy do Jasińskiego, tam fińskie jakieś poważne trudy wozie i to ta droga tam jest po prostu kolejna. Tak. Czy to tam nie można postawić jakiegoś zakazu na każdym domu? To jest masakra. Znaczy, może powiem, ponieważ ja już tutaj toczę walkę dłuższego czasu, łącznie z tym, że po spotkaniu pana przewodniczącego się tam zakopałam i musiał mnie kolega radny wyciągać z tego. Rzeczywiście, uważam, że tą sprawą należałoby się zająć. Ta droga jest momentami nieprzejezdna, bo pan Miński naprawia sukcesywnie tę drogę, ale to nie, sprzęt, którym tam wozi gruz, żwir, jest tak ciężki, że po prostu ta droga jest totalnie wysypana. Osobowym samochodem momentami się tam nie przejedzie. Próbujemy no, na wszelkie sposoby, z tym niemniej no, pan Miński nie jest oporny na te nasze wszystkie... Szczególnie w tym okresie, kiedy były to opady deszczu i to jeszcze dokładało. Proszę bardzo. Może się podzielę swoje doświadczenie, bo większość naszych transportów odbywa się na drogach gruntowych tak naprawdę i po prostu w tak trudnych okresach jest zakaz poruszania się sprzętem. Nie godzimy, bo się nie da. Ze względu na to, żeby te drogi jako tak funkcjonowały. Czasowo zamiast. Pan był jeszcze informacyjnie? Panie przewodniczący, ja chciałem się zorientować, jakie będzie finał tego zbadania tej posesji zalewanej się z tą drogą. Ja nie wiem, ja w tej chwili nie potrafię panu odpowiedzieć kompetentnie do końca, bo ja muszę się zorientować. To już było podejmowane kilka razy. Proszę państwa, stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji jest wyczerpany, a zatem zamykam 39. sesję Rady Miejskiej w Łodzi. Dziękuję bardzo.